I jesteśmy. Wojtek Krzyżaniak, czy redaktor zaszczyci? Nie, tym razem redaktor nie zaszczyci. Już swoją robotę zrobił. Przed wejściem zaliczył. Oczywiście Wojtek Krzyżaniak, bo z szczerej słowiańskiej szydery. Dzisiaj wyjątkowo, bo z nagrania nie będziemy tutaj oszukiwali wszystkich, ale Martyna zaprosiła wyjątkowego gościa. Będziemy mówili o języku. Wiecie, że dla mnie język to jest bardzo ważna sprawa. Ja zawsze powtarzam, że jedyna rzecz, która we wszystkich świętych księgach tego świata jest zapisana, jest prawdą bezwzględną, to jest to, że na początku było słowo. A nie bez powodu we wszystkich świętych księgach właśnie na to słowo stawiają. Co stanowi zatem, że jesteśmy Słowianami, że tak naprawdę można o nas mówić, że jesteśmy Słowianami, bo wiecie, w genetyce to my jesteśmy już wszystkim, zwłaszcza jak mieszka się w takim miejscu, żyje się w takim miejscu, jak nasza właśnie nadwiślańska okoliczność, przez którą przechodzili w lewo, w prawo, z góry w dół, z dołu w górę, wszyscy i my też podróżowaliśmy po świecie bardzo, bardzo mocno. A zatem co? Zapraszamy naszych gości oczywiście i już tutaj proszę was, o, robię tak i jesteśmy nagle wszyscy, ja jestem taki malutki, pan Damian Gocuł, czyli właśnie nasz drogi lingwista, no i nie muszę nikomu przedstawiać Martyny Makosy, która wie tyle, żeby wie jak pytać, żeby nasz gość nie poczuł się urażony moją ignorancją. A ja będę się przysłuchiwał i będę zadawał na pewno jakieś pytania, bo jak wiecie, nie wytrzymam po prostu, żeby się nie wtrącać. Martyno, chyba oddaję ci głos przede wszystkim. Dobry wieczór, dzień dobry, no bo jest, no, jeżeli mówimy o nagraniu, to będzie zapewne w dzień puszczane, w sobotę jak zwykle. Zatem nie zapewne, dobry. Tylko dobrze wiesz, kiedy będzie puszczane, bo no, zawsze tak wiem. No. Dlatego dzień dobry, no dobry pan, doktor, pan przyszły doktor patrzy już, bo mamy, to jest, no, przy okazji powiemy właśnie, że to nasz drugi gość, który właśnie już jest na ostatniej prostej do doktoratu. Trzymamy kciuki, żeby się udało oczywiście. Żeby promotor mu nie pomazał pracy. Uh-huh. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. I o to chodzi. O, i to też, a to też o nas stanowi, że jesteśmy Słowianami, żeby nie zapeszać i tak dalej. To też jak jest jakaś nasza cecha typowa, czy nie? Jak najbardziej. Akurat niedawno odbył się Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, zresztą pierwszy w historii w Lublinie. I tam przy okazji profesor Anna Pajcińska, czyli mój promotor, miała okazję wygłosić taki bardzo ciekawy referat, zresztą na stronie kongresu można cały czas tych wszystkich referatów sobie wysłuchać, bo te nagrania są tam dostępne, o narzekaniu w języku polskim i wyszło tam na to, że ta kultura narzekania w języku polskim, w ogóle słowiańskim, jest bardzo utrwalona, czyli że nas łączy to, że lubimy sobie ponarzekać i że dużo więcej mamy tych słów nazywających narzekanie niż ich antonimów, także no to narzekanie niejako nie tylko jest dla nas sposobem, prawda, na jakąś taką psychologiczną ulgę, ale ono też nas socjalizuje, tak, że my łączymy się w grupy, w których możemy ponarzekać sobie na to samo, tak. Także no to chyba jest rzeczywiście coś, co nas łączy, co widzimy, ale także jest dość mocno utrwalone językowo, czyli wygląda na to, że to narzekanie jest z nami długo i jest pewnym takim naszym wyróżnikiem, że my jesteśmy nie tą kulturą ekstrawertyczną jak Amerykanie, a nawet, że w słowiańskich kulturach zbytnia taka wesołość, tak, odwrotność tego uchodzić może za taką nieszczerość, tak, że jeżeli wszystko nas cieszy tylko pozytywnie, widzimy ten świat, no to trochę musi być to jakoś nieszczere w naszych oczach. Czyli ja zachęcam tak, do obejrzenia tego wykładu, wysłuchania, bo on w oryginale, prawda, brzmi dużo lepiej, jest lepiej uporządkowany. Natomiast jak możemy znaleźć ten wykład? Jak możemy znaleźć ten wykład? Trzeba wejść na Facebooku na stronę pierwszy Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. Spokojnie, dajadam. Tak. Ja dam linki. Będzie link, dobrze, dajemy link. Dogadamy się z Damianem, tutaj się znamy już dłuższy czas, także
Ja tutaj poproszę, bo jak mówiłam, ja muszę uzupełniać nasze wideo na grupach i od razu będę też tam linki wrzucała, także dam do tego też, bo ja też chcę, tam było więcej takich ciekawych wykładów i też chciałabym sobie pooglądać to. A tutaj tak. Muszę stwierdzić, że ja jestem typową Słowianką, bo jak mnie wkurza ta taki hiperentuzjazm, wiesz, ci ludzie, wiesz, ci uśmiechnięci i tak dalej, no to... Coś takiego jest w naszej kulturze, to jednak ten język kształtuje w jakimś zakresie nasze myślenie, tak? No, zdecydowanie, no. W tym zakresie może, bo to też tak czasem nadużywa się tego też, że ten język kształtuje nasze myślenie. Oczywiście no, język nie zamyka nas w jakiejś klatce, tak? I nie zamyka tego, jak widzimy świat, tak? Że tak jak z tymi kategoryzacjami kolorów było, tak? Eleanor Roche na przykład pisała, czy niektórzy kognitywiści, tak, że są ludy, które mają ten kolor ciemny, jasny, takie, które mają systemy bardziej rozwinięte, tak, no ale te nazwy nie zmieniają tego, jeżeli w języku mamy nazwę dla dwóch barw, na przykład dla ciemnej i jasnej, nie zmienia to tego, że te osoby tak samo widzą te kolory jak wszyscy inni, natomiast rzeczywiście sama ta siatka pojęciowa jest zawężona i to wpływa niejako, bo my mówimy i myślimy pewnymi schematami, tak? Nawet jeżeli opowiadamy o sobie, to jednak przyswajamy jakieś pewne takie schematy narracyjne, pewne sposoby opowiadania, nawet o własnej tożsamości i tak dalej, i przecież to wszystko socjalizujemy. Nie jesteśmy w nich zamknięci, ale jednak są to pewne schematy, których jesteśmy wyuczeni i to podpowiada nam pewne uproszczenia. Zresztą takich uproszczeń jest dużo, to są wszystkie te stereotypy, jakieś obserwowanie świata, kategoryzowanie przez prototyp i tak dalej. I to wynika po prostu z tego, jak my myślimy wszyscy jako ludzie, z tego, że tych bodźców jest bardzo dużo i my musimy je w każdym momencie odsiewać, tak? A to nas wskazuje na pewne uproszczenia i ten język jest pewnym odbiciem takiego sposobu myślenia utrwalonego przez lata, który my przyswajamy, tak? Jesteśmy jakoś zanurzeni w tym języku i kulturze i to, że ten język kształtuje nasze myślenie, to jest to, że on pewne te wzorce kategoryzacji widzenia świata nam podsuwa, takie gotowe, natomiast my oczywiście nie jesteśmy w nich zamknięci, bo język też się cały czas rozwija, także, no ale na pewno jesteśmy jakoś, my, którzy jesteśmy ukształtowani w podobnej kulturze, czy lingwokulturze, na pewno myślimy podobnie i myślę, że na każdym kroku tak naprawdę, nawet w takim zakresie zdroworozsądkowym zauważamy to, że... Tam chodzi o pewne akcenty, prawda? Chodzi o pewne proporcje i tak dalej, bo to jest to, co socjalizujemy się po prostu. To, tak, to jest właśnie, dlatego można mówić o tym, prawda? Bo nasi rodzice narzekający, tak sobie, że oni narzekający, nasi dziadowie przekazali narzekanie swoim dzieciom i tak dalej i my jesteśmy jakby efektem tego, tej socjalizacji takiej w zamkniętej jakimś społeczności. Im bardziej zamknięta społeczność, tym bardziej są te skostniałe są, prawda? Dobrze tak mówię sobie. Pewnie tak, im bardziej zamknięta, tym pewnie mniejszy dopływ tych innych wariantów, tak. Natomiast każda społeczność po prostu musi swoje wzorce zachowania wyrabiać, żeby była spójna, tak, że wykształcamy nie tylko swój język, ale także mówi się teraz, że wykształca się wspólną pamięć, mówi się o tej pamięci zbiorowej, obok jednostkowej, która istnieje, czyli że my dzielimy pewne wzorce pamięci, ona oczywiście, ta pamięć zbiorowa nie ma swojego centrum, ona nie ma jednej jednostki, która by pamięć całej zbiorowości przenosiła, ale my dzięki temu w tej zbiorowości się rozumiemy i jeżeli funkcjonujemy w tej zbiorowości, to zawsze w jakimś zakresie się do niej dostosowujemy, tak? Musimy dzielić pewne wzorce komunikacji, wzorce zachowania, wzorce językowe i tak dalej, także to jest w pewnym zakresie nieuniknione, natomiast musimy pamiętać, że jednostki także wpływają na to, żeby te kultury zmieniać, że to nie jest tak, że my się dostosowujemy, jesteśmy takimi konformistami, tylko my także wpływamy na to, że zmieniamy język, zmieniamy kulturę, natomiast wiadomo, że różne wzorce mają i różne źródła, tak, różni ludzie mają różny stopień tego przebicia, powiedzmy, do tej sfery językowej, no bo to musi się gdzieś utrwalić w tym uzusie, w tej normie użytkowej języka.
Także to o czym mówimy, to początek, jest... Początek taki, że już się zamieniam teraz w wielkie ucho i na pewno przystąpię. Mam tylko jedną prośbę organizacyjną. Jak będziecie chcieli chwilę odpocząć, w sensie, żeby zebrać myśli, to puśćmy piosenkę, dobrze? Także dawajcie znać, żeby damy tam ci znać na nie, było, nie było takiego ciśnienia, że bo to czasami tak jest, ale przerywał to wam na pewno tą piosenką, nie będę jak w radiu, że tam dobra, niech pan później powie to, co pan ma na myśli. Teraz seria przebojów. Tego nie zrobię. Martyna, teraz to już ci oddaję głos, ja się zamieniam w wielkie ucho. No właśnie, w kwestii tożsamości i tych grup, no to ponieważ tutaj ludzie najczęściej chcą słyszeć ostatnio o Słowianach, taki jakiś jest trend również u nas, to czy nam możesz powiedzieć właśnie, opowiedzieć o tym, skąd się wzięło słowo Słowianie? Bo jest, po internecie krążą te teorie, my oboje mniej więcej wiemy, skąd się ono wzięło, jakie są teorie na jego pochodzenie, ale jakbyś mógł nam opowiedzieć tutaj, bo też cały czas ta nieszczęsna teoria o tym, że to od niewolnika tego slave'a się wywodzi i tak dalej, to wciąż niestety ma wzięcie to w internetach. Tak, znaczy tych hipotez jest wiele i my raczej tego nie rozstrzygniemy, bo one mają podstawy takie chwiejne jak to hipotezy. Jest ich kilka. Wiemy, że najbardziej popularna i taka już obrosła pewnym takimi wyobrażeniami ludowymi, to jest to pochodzenie Słowian od słowa. To się tak nasuwa i być może jest trafne, że byłoby tak, iż Słowianie to są ludzie, których łączyłaby podobna mowa. Często tak w opozycji tutaj stawia się tych Niemców, ale trzeba pamiętać o tym, że to wywodzenie Niemców od niemowy to jest jedna z wielu hipotez i nie do końca dobrze umotywowana pod względem takim strukturalnym pochodzenia tego słowa. Są też inne rodzaje tych etymologii, gdzie na przykład Niemców by się od takiego plemienia Nemeti tutaj wywodziło, bo wiemy, że często nazwy jakichś plemion przechodziły, prawda, na jakieś grupy etniczne, tak, niekoniecznie związane z tymi plemionami. No bo weźmy, Francuzi na przykład mają przecież określenie, tak, Niemców Alemanie, czyli od, tak, Alemanów, a to byłoby jedno z plemion germańskich. Tak, tak, a to nawet nie zawsze muszą być, prawda, te trafnie, po prostu jakieś plemię nawet nie związane z danym etnosem mogło zamieszkiwać jakieś granice, tak, i później się kojarzyć z czymś, co na przykład było na wschód czy na zachód od tych, którzy nazywali. Więc no, różnymi drogami te skojarzenia mogły iść. Wiadomo, że równie znana jest ta teoria wiążąca Słowian ze Sławą, i tak naprawdę nie da się jednoznacznie tego rozstrzygnąć, bo po prostu te rdzenie są w tym przypadku bardzo podobne, te rdzenie leksykalne. I są też teorie, które wywodzą po prostu Słowian od słowa, które miałoby służyć na określenie kogoś swojego, tak, jako ta grupa podobnych ludzi. Często wiązani byli także Słowianie z jakimiś miejscami podmokłymi, gdzie tutaj z ciekami wodnymi, tutaj z trzonami, dlatego dla tych nazw wiązano Słowian i wtedy tutaj jednak by ich wywodzono z jakichś miejsc, które gdzieś tam były związane z wodą. Była też teoria od nazwy rzeki Sławutycz, no to tutaj już takie, które wiązały się z kolebką Słowian, które miałyby ich wiązać. I oczywiście ta nieszczęsna już teoria wiążąca Słowian z niewolnikami, ona wywodzi się, przynajmniej najstarsze źródło, jakie znalazłem, to były pisma takiego słynnego polskiego językoznawcy, który pracował w tak zwanej szkole kazańskiej jeszcze za zaboru, czyli Jana Budłena de Courtenay. I to rzeczywiście jest wybitny lingwista, może dziś w powszechnym odczuciu nie taki znany, a warto go czytać, bo wiele z jego teorii jest bardzo ciekawych. Natomiast także uznaje się go za takiego prekursora strukturalizmu obok
obok de Saussure'a, czyli to rzeczywiście był taki okres dość ważny dla w ogóle ustalania się językoznawstwa jako dyscypliny, ale właśnie Baudouin de Courtenay powiązał Słowian także z tym rzymskim sklawus, gdzie jego zdaniem niejako to słowo, ta nazwa tak nadana miała być, wywodzić się właśnie od takich imion słowiańskich typowo właśnie z tym rdzeniem Sław, który miał jego zdaniem skojarzyć się tym handlarzom niewolników z tą nazwą sklawus i tak mieli być nazywani Słowianie, a Słowianie mieli to wtórnie zaadaptować także jako swoją nazwę. Tak Baudouin de Courtenay to widział, to jest teoria taka dość zapętlona jak widać, taka skomplikowana, natomiast no oczywiście gdzieś tam tego rdzenia też niektórzy się dopatrują, chociaż już tutaj te związki nie są tak oczywiste jak na przykład w przypadku właśnie słowa. Także no tych teorii jak widzimy jest wiele, większość wiąże Słowian z jakimiś miejscami, z jakąś wspólnotą, czy to jak podobieństwem jak ten swój, czy właśnie z jakąś wspólną mową. No oczywiście na tym etapie, na jakim jesteśmy, jest to no, nierozstrzygalne po prostu, która z tych hipotez może być tutaj najmocniejsza, natomiast widzimy pewne takie ścieżki myślowe, które tu mogą się przebijać. No my musimy pamiętać także o tym, że jednak że cały ta historia języka sprzed źródeł pisanych, ona jest jednak hipotetyczna, te języki, tak jak prasłowiański, są rekonstruowane i zawsze będziemy się tutaj poruszać w pewnym takim obszarze hipotez, przypuszczeń, a język prasłowiański, wszystkie inne języki rekonstruowane, one służą nam przede wszystkim za model pewnego źródła tych podobieństw, który jest bardzo pomocny do porównań współczesnych języków, ale nie można uznawać tego za taki język, jakim na 100% kiedyś mówiono, więc tutaj zawsze trzeba pamiętać, że są takie hipotezy mocniejsze, słabsze, zależy to wszystko od tego materiału. No ale tak to wygląda na dziś właśnie z tym pochodzeniem Słowianii. No tak, przy czym jeszcze ta wersja krążąca w internetach, wywożąca Słowian od niewolnika, to jest jeszcze bardziej jak gdyby zbarbaryzowana, bo i dziwna, bo ona się odwołuje do angielskiego slave, podczas gdy raczej tutaj było oddziaływanie w drugą stronę, no bo wiemy, że Słowianie stanowili dosyć poważny przedmiot handlu we wczesnym średniowieczu na rynkach zarówno na Europę Zachodnią, jak i na rynki arabskie i prawdopodobnie ich nazwa właśnie wzięła tutaj, przeszła na określenie niewolnika w językach, przynajmniej właśnie na przykład w angielskim lub innych też, prawda? Tak mi się wydaje z tego, co ja kojarzę. Podstawą pewnie tutaj byłaby łacina, prawda? Bo tam mamy tego sklawusa i tam wchodziło pewnie do innych języków, bo jednak to był ten język taki międzynarodowy wtedy. Ale to podobnie trochę też ta teoria wygląda, jak już u Baudouina de Courtenay wyglądała, czyli gdzie on właśnie widział skojarzenie to językowe i rozpowszechnienie się później tej nazwy na Słowianina. Tylko no, że też wiemy o sklawinach i to już ze źródeł rzymskich jeszcze, no bo w zasadzie oni już te źródła wspominają o trzech takich odłamach Słowian, Antów, Sklawinów i Wenetów, przy czym ci Weneci to jest tak bardzo ciężkie do określenia, bo we wczesnym średniowieczu rzeczywiście przez wielu sąsiadów Słowianie byli określani jako Wenedowie, Wendowie, o ile przyznasz mi rację, nawet są nazwy miejscowe w Finlandii, mam coś z Finlandią ostatnio, przez pewien pochówek bardzo ciekawy, o którym mówiłam w sobotę, ale nie, w Skandynawii, Szwecja, Dania, nawet Niemcy, taki rdzeń Wend jest dosyć popularny w nazwach miejscowych, jest łączony
z zamieszkiwaniem tam ludności słowiańskiej. Znaczy w ogóle, no tu musimy pamiętać, że właśnie tak, jako ci Wendisze, tak, ta ludność jest określana w tym obszarze niemieckojęzycznym. No tutaj już byłoby pytanie bardziej do germanistów, tak, na ile była to prawda jakaś rdzenna, tak, nazwa, tak, która mogła pochodzić gdzieś na przykład z czasów jakichś wspólnot jeszcze tych wczesnych językowych, a na ile późniejsza adaptacja na przykład nazwy właśnie Wenetu, bo przecież takie nazwy mogą być też nadawane wtórnie, tak jak to było na przykład z tymi Alemanami, którzy stali się podstawą dla nazwy Niemców w ogóle we francuskim, więc to jest też pytanie, co było pierwsze, czy właśnie te źródła, które później nazwa niejako przeszła na tych Wendów jako tych Słowian, czy to pochodzenie jest tego słowa z czasów jakiejś wspólnoty jeszcze pragermańskiej i że jakoś ono się tam rozprzestrzeniało, więc... No właśnie problem z Wenetami jest podobny, ponieważ Wenetów mamy w kilku miejscach w Europie i niektórzy nawet badacze przypuszczają, że mógłby to być jakiś lud indoeuropejski, który po prostu w wyniku dziejów rozpłynął się wśród innych i nie zostawił po sobie jak gdyby zapisków historycznych, natomiast zostawił jakieś nazwy miejscowe i tego typu rzeczy, bo ci Wenetowie w zasadzie przewijają się od chyba Brytanii francuskiej aż po Wenecję i tego typu okolice. A wiemy, że ze źródeł rzymskich, że tereny polskie mieli zamieszkiwać w okresie wpływów rzymskich Wenetowie. Tam też umieszczała się ten tak zwany Związek Lugijski, niektórzy umieszczają, mówią, że ci Wenetowie to mieli być Wandalami, ale jest też kwestia taka, że nachodzący Słowianie mogli przejąć nazwę, która już tam była. To na przykład stało się z plemieniem Rugiów, którzy w okresie właśnie wpływów rzymskich byli plemieniem germańskich, a później Rugiowie byli nazywane Rugiami było plemię słowiańskie, także tutaj też jest dosyć to ciężkie do stwierdzenia, co było pierwsze, jajko czy kura. Ale to jest zawsze trudne właśnie w takich rekonstrukcjach, bo jeżeli nie mamy wiele takiego materiału i nie wiemy, jaka była podstawa do końca, ta taka słowotwórcza, tak, no to możemy tutaj wiele takich domniemań snuć, natomiast jeszcze trudniejsze jest właśnie na podstawie takich hipotez utożsamianie właśnie tych podstaw językowych z konkretnymi ludami, tak, tym bardziej, że akurat takich z tymi ludami takimi jak, prawda, ci to plemię Wenetów, tak, przynajmniej to, które miało być gdzieś tutaj na terenach Polski, możemy utożsamiać z wieloma ludami i no właściwie nie wiemy, kiedy to przejście się dokonało, więc no, pozostajemy w sferze takich hipotez ostrożnych, powiedzmy, tak, bo no jednak musimy być tutaj ostrożni, bo tego materiału mamy mało. No właśnie, ale ja chciałem tutaj wrócimy do języków dla praindoeuropejskich, bo tutaj z Jakubem też rozmawialiśmy o właśnie wspólnocie praindoeuropejskiej, o wspólnocie Słowian i Bałtów. Tylko może przybliż nam, jak lingwistyka jako nauka się rozwijała troszeczkę i tak dokładnie do końca, czym ta lingwistyka się zajmuje i jakimi narzędziami się posługuje w kwestii właśnie pracy nad językiem, a także rekonstrukcji językowej, bo wiemy, że jest rekonstruowany na przykład właśnie język prasłowiański, praindoeuropejski i też musimy sobie zdawać z tego, że to jest tylko tak jak mówiłeś, to są pewne modele, a tak do końca przecież nie wiemy, że na pewno takie słowa te były tak, miały taki, a nie inny kształt, wymowę też, bo wtedy nawet w wielu przypadkach nie było wśród tych ludów pisma. Tak, i no, tutaj rzeczywiście jest to dość trudne. Właściwie te metody rekonstrukcji to one mogą być starsze niż sama disciplina językoznawstwo, tak, bo
wiemy, że nauka jako taka to wykształcała się stopniowo i powiedzmy tak XVIII-XIX wiek to są takie próby tego, jak w ogóle te dyscypliny mają wyglądać, ale wtedy tak naprawdę kształtuje się językoznawstwo diachroniczne i właściwie pierwsze te zainteresowania to one były związane z tą historią języków, tak, że to jest to odkrycie tak, dla Europy sanskrytu i takie zaskakujące porównania, no teraz już dla nas nie takie zaskakujące, ale tego, że właśnie te języki mogły być podobne. I tą pierwszą hipotezą była hipoteza drzewa językowego, czyli takiego pewnego drzewa genealogicznego języku, gdzie rodzinę językową tworzą te języki, które podchodzą od takiego jednego prajęzyka, takiego języka matki. No i takim prajęzykiem dla słowiańskich byłby prasłowiański dla wszystkich indoeuropejskich, praindoeuropejski. Natomiast oczywiście to są języki rekonstruowane i żadnego z tych języków nie mamy zapisu, a rekonstruujemy właśnie te systemy na podstawie porównań tego, jak te języki wyglądały. Znaczy, jak wyglądają po prostu współczesne języki i do jakich form możemy sprowadzić je prostszy. I takich metod rekonstrukcji jest wiele, natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby cofać się w rozwoju tego języka. Mamy metodę rekonstrukcji wewnętrznej, gdzie zestawiamy ze sobą wszystkie możliwe, dostępne formy w danym języku i próbujemy uzyskać taką formę pierwotną i metody porównawcze, kiedy porównujemy ze sobą formy kilku języków i na tej podstawie szukamy już tych form, które były u podstawy obu tych języków albo grupy tych języków. Także w ten sposób możemy niejako dotrzeć do hipotetycznych form tego języka matki. Natomiast jak to w praktyce wygląda? Szukamy tam tak zwanych praw głosowych, czyli takich pewnych przemian fonetycznych, które działały na danym obszarze i w danym czasie, w danym języku i przyjmujemy, że one działały wtedy niejako bezwyjątkowo. Jeżeli jakaś forma odchodzi od tego wzorca, to musimy przyjąć, że działało tutaj jakieś inne prawo, że coś później się stało z tą daną formą, na przykład zaszło jakieś wyrównanie analogiczne. I jeżeli porównamy takie języki słowiańskie na przykład, zobaczymy, że pewne prawidłowości takie w nich będą występować. Jest coś takiego jak grupa tort w językach słowiańskich, tak to nazywamy. Chodzi tutaj o taką grupę głosek, gdzie OR otoczone są dwiema spółgłoskami. I będziemy to widzieć na przykład w takich wyrazach jak gród, wrona, krowa, no gdzie to U w gród to jest pozostałość po iroczasie, po dawnym długim O. I będziemy widzieć tutaj taką prostą zasadę, że w różnych językach ta grupa różnie ewoluowała, czyli dawne OR prasłowiańskie przeszło w trot w polskim, tam mamy więc wronę czy krowę, już w kaszubskim na przykład będziemy mieli warnę i karwę, więc już będzie tam grupa tart, a zamiast gród będziemy mieli gard, tak jak na przykład w Stargard, więc tam będzie to widoczne. Na przykład natomiast w językach wschodniosłowiańskich będziemy mieli tak zwany pełnogłos, czyli ta grupa będzie miała wzór torot, więc tam będzie gorot, chorot, karawa i tak dalej. Oczywiście w zależności od języka już konkretnego te wymowy będą różne. Chodzi o to jednak, że mamy taką prostą zasadę, że widzimy, że w tych poszczególnych grupach językowych ta ewolucja przebiegała różnie.
będziemy widzieć ten rozwój także w poszczególnych językach, tak na przykład w polskim będziemy mogli udokumentować zanik ierów, czyli tak zwanych półsamogłosek, takich dwóch bardzo krótko wypowiadanych samogłosek. Dzisiaj je nazywamy ierem twardym i ierem miękkim, zapisujemy podobnie jak rosyjski znak miękki i znak twardy. Natomiast widzimy, jak będziemy porównywać pewne formy, że one gdzieś tam na przełomie tego stanu prasłańskiego i wczesnej polszczyzny musiały funkcjonować i później stopniowo zanikały. I będzie to widoczne w różnych pozycjach, ponieważ będą pozycje takie, w których te jery były mocne i w których były słabe, na przykład w wygłosie wyrazu były słabe i zwykle tam zanikały, a w środku wyrazu, jeżeli obok nie było innej samogłoski o pełnej wymowie, przechodziły w E lub E poprzedzone zmiękczeniem i różne to przejście skutkowało różnymi formami fleksyjnymi i różnie wygląda dzisiaj zaskakująca dla nas może odmiana. I na przykład od takiego słowa hipotetycznego, gdzie py i sy mamy oddzielone jerami, gdzie na końcu ten jer zaniknął, w środku przeszedł on już w tę pełną samogłoskę i mamy z tego wyraz pies na przykład, ale mamy już z kolei w odmianie psa, a nie piesa, a to jest coś, czego byśmy regularnie tutaj oczekiwali. Widzisz, Wojtek, to dla Cześka, żebyś wiedział, żeby Cześek wiedział. Jeżeli właśnie mam, bo jeżeli mieliśmy w tej odmianie obok sylabę z pełną samogłoską, to ten jer był na pozycji słabej i on zniknął tam. Aha. Więc w tej formie po prostu tego piesa nie mogło być, bo jer po prostu, który tam był, zniknął, był na pozycji słabej, to a go wyparło. Dlatego mamy psa, a nie piesa, jednakże mamy piesek, a jednak w tej końcówce tutaj, a właśnie ten morfem słuchotwórczy, który służy oznaczeniu jakiejś istoty małej, on też zawiera pełną samogłoskę, a jednak mówimy piesek, a nie psek. I to jest zaskakujące. I to pokazuje, że ta forma musiała się zmienić, że ona prawdopodobnie tak nie wyglądała pierwotnie. I rzeczywiście, jeżeli na przykład przestudujemy starsze teksty, to w jednym z tłumaczeń Biblii znajdziemy, tam było takie zdanie, którego nie przytoczę teraz dosłownie, że szedł tam powiedzmy Izajasz i bierzał obok psek jego. Czyli rzeczywiście forma psek występowała jeszcze w staropolszczyźnie i ta regularność jest. Natomiast nastąpiło coś takiego, że musiało nastąpić wyrównanie analogiczne, że skoro mianownik brzmiał pies, to podobna forma mianownika dla innego słowa, tak, dla tego derywatu od psa, którym jest piesek, jakoś musiała nie brzmieć w porównaniu z tym mianownikiem ludziom, którzy używali tego języka i ponieważ to im nie do końca pasowało, nastąpiło wyrównanie analogiczne, żeby te formy były do siebie bardziej podobne. I to wyrównanie analogiczne musiało zajść później, czyli po działaniu tego prawa głosowego, jakim był zanik jerów. Czyli to pokazuje, że rzeczywiście prawo działało w danym czasie i powstała forma psek, a forma późniejsza jest tym wyrównaniem analogicznym i na tym polega ta zasada praw głosowych. Natomiast proste byłoby, gdybyśmy wywodzili języki od jednego korzenia i założyli, że inne języki na nie nie wpływały. Natomiast na pewno te języki nie wyglądały dokładnie w ten sposób. Przecież jeżeli my sąsiadowaliśmy z Germanami, z jakimiś plemionami irańskimi i tak dalej, to już w warstwie prasłowiańskiej tych wpływów musiało być więcej, więc nie ma mowy, że ten język dokładnie wyglądał tak, jak wygląda model. I tu trzeba, możemy pewne warstwy zapożyczeń dostrzec, natomiast nie znajdziemy tych słów, po których nie został ślad
we współczesnych językach. Ile tego słownictwa jest, trudno powiedzieć, ale może być go wiele. Więc tu naprawdę trzeba pamiętać, że tu nasze te metody są ograniczone. Natomiast pewnym takim sposobem na to, bo ta metoda, ta teoria drzewa genealogicznego, ona wyjaśnia nam to następstwo w taki prosty sposób, taki trochę łopatologiczny, że tak po jednym języku następują takie odgałęzienia niejako. Natomiast jest jeszcze druga teoria, tak zwana teoria falowa, także stworzona w XIX wieku, zgodnie z którą wzięto pod uwagę innowacje, jakie zachodzą w języku. Czyli jeżeli powstaje dana innowacja, to założono, że ona rozchodzi się tak jak fala właśnie w danej grupie, ale nie trafia wszędzie. Czyli ten język rozwija się nierównomiernie, bo mamy na przykład dialekty jakieś, gdzie dana innowacja powstała, ale nie dotarła do innych dialektów i one już pewnej cechy nie mają. Tak jak u nas dość ładnie dzieli się ta mapa na te dialekty polskiego języka, które na przykład mazurzą i te, które nie mazurzą. Czyli w niektórych rejonach będziemy mówić tak, że powiemy szyszka, a w niektórych powiemy syska. I to będzie dość regularnie na mapie się odbijało. Czy podobna granica mamy u bezdźwięcznienia i udźwięcznienia na końcu wyrazu, czyli czy w tym wygłosie wypowiemy w sąsiedztwie bezdźwięcznej, tak? Bezdźwięczną czy dźwięczną głoskę na końcu. Także to też jest widoczne i widzimy, że te innowacje różnie się mogą. I tam ta teoria falowa zakładała także, że im bardziej peryferyjne obszary, tym tych innowacji mniej tam wychodzi, że te fale będą się najczęściej nie pokrywać tam ze sobą. I wtedy mamy pewne takie archaizmy, które z założenia gdzieś na peryferiach tego obszaru językowego zwykle w tych gwarach zostają. Także tak mniej więcej wygląda to badanie, tak? Tak wygląda ta rekonstrukcja i ta zasada badania tych praw głosowych. Także ten model tak się kształtuje, to są mniej więcej takie metody. A czy wy jako lingwiści, bo na przykład genetycy są w stanie, oni mają taki zegar genetyczny, są w stanie mniej więcej, oczywiście to nie jest nic dokładnego, po badaniu genomu i mutacjach mniej więcej powiedzieć, kiedy określić czas pojawienia się danej mutacji. Czy wy te prawa też jakoś potraficie umiejscowić w czasie mniej więcej? Kiedy jakieś rzeczy mogły zachodzić w języku? Oczywiście bardzo niedokładnie, ale tak na tej zasadzie, no bo wiem, że jedna właśnie z teorii istnienia tak zwanej wspólnoty bałtosłowiańskiej opiera się głównie na lingwistyce właśnie. Ona tam właśnie mówi o tym, żeby istniała około 3000 lat przed naszą erą wspólnota Bałtów i Słowian, ponieważ na to wskazują pewne dowody lingwistyczne. Znaczy tutaj akurat to lingwistyka jest bardzo ostrożna i na przykład kiedy Popowska Taborska pisała swoją książkę o pochodzeniu języków słowiańskich, o w ogóle pochodzeniu słowiańskich w świetle języka, to była bardzo ostrożna i jednak twierdziła, że niewiele takich datowań można odpowiedzialnie dokonać tak, żebyśmy byli pewni tego. Zwykle jednak robi się to w oparciu o inne języki, czyli kiedy widzimy na przykład zapożyczenia, które odbiły się na przykład w czasie emigracji Słowian w danych językach i możemy wtedy datować, że no ta przystawka na przykład w danym czasie mniej więcej się dokonała. Także tu jednak to datowanie jest jednak tak prowadzone trochę per analogiam. Chociaż są także takie teorie, które próbują statystycznie wyliczyć pewne odległości i jedną z nich była grottochronologia, tam badało się to na zasadzie zachowania zasobu słów po prostu, czyli było pewne założenie o istnieniu pewnego wspólnego zasobu słownictwa, który
zachowywał się procentowo na przykład w odcinku tysiącletnim. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że to są jednak takie szacunki statystyczne, więc jednak te takie datowania, kiedy mamy pewne analogie, są pewniejsze, bo wiemy, że jeżeli no, pewne zapożyczenie zostało zarejestrowane w danym czasie, czy musiało być na przykład nastąpić przed innym zjawiskiem językowym, tak? Czyli mamy na przykład pewne datowane zjawiska, na przykład w pragermańskim i jakąś falę zapożyczeń, to wiemy, czy ta forma jedna jest starsza od drugiej, czyli możemy też względnie między na przykład jakimiś zjawiskami rekonstruowanymi lub względem jakichś zapisów to datować. I to jest pewniejsze na pewno. No właśnie, a jak się ma język słowiański w tej rodzinie indoeuropejskiej? Bo ja spotkałem się z teoriami, że właśnie słowiańskie języki, znaczy tam czy prasłowiański i bałtyjskie języki, one są jak gdyby najbardziej bliskie temu pierwotnemu językowi indoeuropejskiemu, że są tam właśnie, że są to dosyć języki archaiczne. Czy to ma się jakoś, czy jest to jakieś twierdzenie mające podstawy, czy nie? Za najbardziej archaiczny język uważa się język litewski z tej wspólnoty praindoeuropejskiej i w nim rzeczywiście zachowało się wiele słów bardzo starych, których nie ma w innych językach, czyli tutaj rzeczywiście litewski możemy uważać za taką swoistą skamielinę, taką językową. On też został trochę taki pod wpływem pewnych czynników politycznych też trochę większy tam powrót jeszcze do pewnych form bałtyckich nastąpił, ale rzeczywiście litewski tutaj jest takim językiem. Czy wszystkie słowiańskie i bałtyckie? Niekoniecznie, bo już na przykład łotewski różni się znacznie od litewskiego, nie jest koniecznie tak zrozumiały i też tam większy wpływ miały te języki germańskie. Natomiast słowiańskie, no na pewno ci Słowianie dłużej pozostawali poza pewną orbitą takiej powiedzmy tej cywilizacji śródziemnomorskiej, więc no to dawało pewną tendencję nie taką dużą jak w języku litewskim do tego, żeby ten język wolniej ulegał przemianom. Musimy pamiętać też, że podział tej rodziny nastąpił dość późno, że to się datuje na jakiś tam VI wiek naszej ery, ten rozpad tej wspólnoty prasłowiańskiej, kiedy już mamy tę wielką migrację Słowian, więc rzeczywiście ten okres, kiedy oni byli tak bardziej wyizolowani, kiedy jakoś tam poruszali się w obrębie swojej wspólnoty, kiedy mógł ten substrat powiedzmy językowy się zachować, jest może trochę dłuższy rzeczywiście niż to, ten okres, kiedy już różnicowały się w swoim obrębie języki z tych rodzin zachodnich. Na pewno też, jeżeli na przykład porównywano litewski choćby z sanskrytem, no to tam wiele tych podobieństw można było się doszukać. Niekoniecznie ze względu na to, że litewski miał być z sanskrytem bliżej spokrewniony, bo jest dużo języków spokrewnionych bliżej po prostu dlatego, że mają wspólną gałąź z sanskrytem, a litewski jednak genetycznie jest bliższy polskiemu. Natomiast chodzi o to, że jeżeli te języki rozwijały się jako takie skamieliny w pewnej takiej izolacji, to oba mogły zachować więcej tego pierwotnego substratu. Więc na tej zasadzie to mogło się odbywać. Więc poniekąd jest to prawda, natomiast musimy tutaj taką zakładkę pewną wziąć na to, jakie są przyczyny takiego stanu. Okej, skoro jesteśmy przy sanskrycie i tutaj to rozwijemy kolejne mity, ponieważ krążące w internetach, czyli to jakoby w zasadzie słowiańskie języki były bardzo blisko spokrewnione z sanskrytem, a niektórzy wręcz uważają, że to z Polski ruszyła ludność na podbój Indii i dzięki temu ten sanskryt wygląda jak wygląda. Jakbyś mógł umieścić właśnie na tym drzewie językowym języki słowiańskie w odniesieniu być może do paru innych, na przykład właśnie do bałtyckich czy sanskrytu i też
może podzielił te języki indoeuropejskie, bo ja wiem też, że są tak zwane grupy satemowe i grupa kentumowa i na czym to polega, jak to można opowiedzieć o tym. Tutaj pewnie diagram by się przydał, ale nie mamy diagramu pod ręką, to może... Poradzimy sobie bez diagramu, bo te diagramy, kto będzie chciał, to łatwo znajdzie, to właściwie w każdym tam podręczniku jest i łatwo to sobie wyszukać w internecie, natomiast no tutaj wiadomo, jest to ta teoria drzewa tego genealogicznego języków i oczywiście przodkiem tych wszystkich języków jest ten hipotetyczny język praindoeuropejski, czyli zakładamy, że wszyscy użytkownicy tych języków byli jedną grupą kiedyś, która posługiwała się jednym językiem i tym językiem miałby być ten hipotetyczny praindoeuropejski. To mnie też zastanawia, wiesz, czy rzeczywiście tak to miało miejsce, bo czy aby na pewno kiedyś tak było, że był jeden język, czy na przykład też była jakaś grupa, albo dzieliła się ona na dialekty? I mogło tak być, że mogła to być jakaś taka społeczność takich luźno związanych dialektów. Nie jesteśmy w stanie tego, no wiadomo, to jest pewien model i my musimy sprowadzić do pewnej najprostszej postaci. Nie mamy tyle danych, żeby już jakoś to dzielić tak bardzo na dialekty, więc po prostu byłoby to już zbyt takie karkołomne, ale jest możliwe, że na przykład nie było jednego języka, który wydaje nam się, który wydawałby nam się taki oczywisty jak ten model. Raczej pewnie bardziej taki zróżnicowany stan zachodził, bo języki ewoluują, języki podlegają zmianom takim przestrzennym, tak pod wpływem jakiegoś sąsiedztwa i tak dalej. Nie wiem, jaka była historia tych ludów, jak one się rozchodziły, tak? Czy ta migracja na przykład tych praindoeuropejczyków tam nastąpiła raz, czy może oni się wcześniej już jakoś dzielili, tak, rozchodzili, to tego się nie da udokumentować. Przynajmniej nie da się tego udokumentować tak jednoznacznie. Natomiast po prostu musimy sobie uzmysłowić, że właśnie cała ta ogromna społeczność indoeuropejczyków, dzisiaj ogromna, no, musiała mieć jakieś silne dość powiązanie na tyle, żeby te języki rzeczywiście mogły być na tyle bardzo podobne, tak, do siebie. Czyli musiała być jakaś społeczność, która była albo posługiwała się jednym językiem, albo tworzyła jakiś zespół taki dialektalny, ale na tyle, że rzeczywiście te dość regularne przemiany się odbyły. Czyli my zakładamy, mamy taki model, że od tego centrum, kiedy odchodzili, coraz bardziej ich języki się różnicowały i kiedy powstawały kolejne grupy oderwane od siebie, to pewnym prawom głosowym konkretne formy językowe podlegały. To tak jak ta metateza, przestawka w grupie tej tort u tych prasłowian, którzy kiedy podzielili się na poszczególne grupy, tak, to ta sama forma językowa ulegała różnym regularnym przekształceniom w tych grupach, które były rozdzielone i tworzyły jakąś społeczność ze sobą. Czyli im mniejszy związek między tymi społecznościami, tym bardziej różnicował się ten język i powstawały kolejne prajęzyki, które dawały życie kolejnym językom, kiedy rozchodziły się. Czasem tych stadiów prajęzyków było kilka, u nas to już jest później ten jeden język prasłowiański, który jest bezpośrednim kontynuatorem prasłowiańskiego, o ile nie było wcześniej prabałtosłowiańskiego, bo tu jest jeszcze problem tej wspólnoty bałtosłowiańskiej i tutaj będą dyskusje takie, czy albo był tam język prabałtosłowiański, czy może znów był to jakiś taki luźny zespół dialektalny, ale możemy założyć, że była to taka kolejność, że tam że jednym z prajęzyków, który wyodrębnił się z praindoeuropejskiego, był prabałtosłowiański, a z niego powstały prabałtycki i prasłowiański i one dały już podstawę tym współczesnym językom słowiańskim i bałtyckim oraz także tym, które już wymarły. I podobnie z tego praindoeuropejskiego wydzieliły się różne grupy, czyli także te języki celtyckie, italskie, później łacina dała ta ludowa podstawę tym językom romańskim, a także powstały te języki, które
są tam na wschodzie i do rodziny tej indoaryjskiej. Tutaj należy, indoirańskiej, należy sanskryt, który tu jest po prostu takim najstarszym zapisanym i po prostu takim znanym nam w dość takiej systematycznej formie językiem, więc bardzo cenne było to odkrycie i natchnęło niejako tutaj tych europejskich pierwszych językoznawców do tego, żeby takie porównania prowadzić, że coś musiało być, jakiś stadium, które łączyło te języki. Więc na tej zasadzie takiego stopniowego rozchodzenia się to widzimy. I no, nasz język, nasza rodzina językowa najbliższa jest właśnie tej rodzinie bałtyckiej genealogicznie ze względu na to, że prawdopodobne było to stadium wspólne, wcześniejsze. Natomiast po prostu te języki niekoniecznie muszą tak na pierwsze wysłuchanie być podobne, tak? Litewski nie jest dla nas właśnie zrozumiały bardzo ze względu na to, że one się też były w pewnej izolacji, na przykład litewski. I ta jego archaiczność może dla nas być dziwna, a z kolei przypominać sanskryt, więc takie wywodzenie się tych grup genealogiczne nie zawsze musi się z zasobem leksykalnym też pokrywać. My wywodzimy to na podstawie pewnych praw głosowych, które tam działały, ale ten zasób może być różny, bo te języki podlegały też różnym tutaj, różnym sytuacjom. Natomiast jeżeli chodzi o grupy Satem i Kentum, to chodzi o takie pojedyncze zjawisko, gdzie zestawiamy tutaj ze sobą to słowo sto i to łacińskie kentum, czyli były różne tutaj formy fonetyczne się wykształciły i te satemowe są bardziej na wschodzie języki, te kentumowe na zachodzie. Natomiast do dziś istnieje spór, czy te grupy są grupami genetycznymi, bo mamy, czy te języki rzeczywiście były bliżej siebie, tam powiedzmy w tej wspólnocie indoeuropejskiej, ze względu na to, że to jest jedna cecha i takich cech kilka możemy jeszcze dostrzec, które niekoniecznie powtarzają się w tych samych grupach, czyli mogło być równie dobrze tak, że w tym, powiedzmy, takim praindoeuropejskim zespole dialektalnym, jeżeli by istniały jakieś dialekty właśnie, to te cechy mogły być obecne w niektórych z nich, tak jak na przykład Mazurzenie dzisiaj mamy granicę i jest obecne w różnych, ale inne cechy mogły mieć inny podział na tym obszarze. Natomiast ta cecha jest tą najstarszą taką, którą znamy, więc ona tutaj rzeczywiście może rozpalać umysł, jest na pewno ten podział bardzo ciekawy, natomiast niekoniecznie musi dać podstawę do tego, żeby tę grupę uważać za taką grupę genetyczną, ale to oczywiście to jest pytanie na takie wielkie debaty językowe. Tutaj oczywiście ja się nie podejmuję takich wielkich rozstrzygnięć. A to Wojtek nam teraz zarzuci piosenkę, żebyśmy mogli sobie skorzystać z czy to toalety, czy napić się czegoś, a my wrócimy po piosence. Wojtku, jesteś tam? Hello? Wojtka nie ma. Usnął. To będziemy kontynuować w takim razie. A powiedz mi... Jestem, tylko ja się nie połączyłem z obrazkiem po prostu. Bo słyszałem o tym, że pioseneczka zaraz, ja jestem po prostu cały czas zasłuchany, żeby nie przeszkadzać, to tu wcisnąłem taki przycisk, żeby nie było słychać, bo co jakiś czas nawet się tu odzywałem do siebie, mówię, o kurde, tam coś tak po swojemu, Martyna dobrze wie, jak ja to robię, więc na wszelki wypadek, żeby myśli nie przerwać, z tymi Litwinami tam, kurczę, a mam jedno pytanie, mogę dodatkowo o tych Litwinach, że takie trochę off topic jakby, bo nie o samym, bardziej chodzi już o późniejsze czasy. Jak to się stało, że jesteśmy, mimo że tyle czasu żyliśmy razem, te nasze języki są aż tak różne, bo przecież wiemy, że jesteśmy w stanie się porozumieć, no nie wiem, z, nawet z krajami, z obywatelami
na Bałkanach, no to przecież fantastycznie potrafimy się dogadać, prawda? Bo to jest niemal ten sam język, prawie końcówkami się różnimy, z Rosjanami, którzy są dalej, potrafią, a z Litwinami to przecież jak ja staję z Litwinem, to musimy porozmawiać w innym języku. Znaczy, to musimy zacząć od tego, że my, pomimo że mamy wspólną historię, to jednak ta wspólnota prabałtosłowiańska rozpadła się dużo wcześniej, więc to jest powiedzmy jakiś tam już większy czas tego rozpadu, że to nie jest 1000 lat, ale to są już te 1000-lecia i jednak to jest odrębna rodzina, więc oczywiście tutaj nigdy to podobieństwo nie będzie takie, jak na przykład z Bałkanami, gdzie my się około tego 600 roku gdzieś tam rozeszliśmy, także to jest dużo dłuższy zerwany kontakt i tu nie możemy się spodziewać tego, że będzie takie podobieństwo jak do języków słowiańskich, to są inne języki. Więc to jest widoczne głównie na poziomie pewnych struktur. Po drugie, też te języki, mimo że były blisko siebie, mają warstwy zapożyczeń, to rozwijały się w trochę innych środowiskach. Musimy pamiętać, że te języki bałtyckie, one były trochę zepchnięte, tak, przez pewien czas do innego funkcjonowania. Ja tylko się wtrącę, przecież tak naprawdę językiem oficjalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego był język ruski. Tak, był język ruski, to był język dokumentów i tak dalej, czyli ten język, który dał podstawę niektórym językom wschodniosłowiańskim dzisiejszym, tak, białoruskiemu, ukraińskiemu, natomiast już ten litewski, on był zepchnięty do takiego narzecza chłopstwa i to chłopstwa w dość takim wąskim okręgu tej, bo sama ta dzisiejsza Litwa jest stosunkowo mała do obszaru tego Wielkiego Księstwa. Także on, ten język rozwijał się w zupełnie innych uwarunkowaniach i nie mamy dużo badań tak naprawdę porównawczych, natomiast polecam książki z Uniwersytetu Wileńskiego. My tutaj teraz powstał taki nowy projekt kilka lat temu, który dotyczy badania wartości w językach Polaków i Litwinów. I ten projekt, on owocuje tym, że co roku mamy takie wspólne polsko-litewskie seminarium, żeby porównywać, jak ten obraz świata jest podobny. Niedługo bo tu w najbliższym czasie to będzie taka premiera, bo może do Empików nie wejdzie, wyjdzie nowe pismo folkowe, o, i to jest numer, którego jeszcze nie widać w sklepach, bo go jeszcze nie ma. I ale za to widzę tam nazwę Dagadana, moja koleżanka. Tak, bardzo lubimy, pozdrawiamy, będzie tam wywiad z Dagą Grygorowicz. Natomiast będzie też tam mój wywiad z profesor Krystyną Rutkowską, właśnie z lingwistką z Uniwersytetu Wileńskiego, która należy też do społeczeństwa Polaków mieszkających na Litwie i to jest takie wyjątkowe społeczeństwo ze względu na to, że oni są wielojęzyczni. I to daje im podstawę do tego, to zanurzenie w tej kulturze litewskiej, do badania także tych pojęć litewskich. I tam będzie można przeczytać w tym tekście, jak to badanie właściwie wygląda, bo to nie jest proste i okazuje się, że często trzeba kompetencji, żeby dostrzec pewne rzeczy z wielu języków, że tam badają to ludzie, którzy znają polski, litewski, białoruski, rosyjski, łotewski i tak dalej. I tam dopiero wtedy widać pewne rzeczy, że niektóre na przykład w gwarach litewskich archaizmy, które czasem, czy archaiczne sposoby myślenia, które nie zachowały się w językach bałtyckich, czasem okazuje się, że zachowały się w gwarach polskich. Że to takie wierzenia na przykład, które odzwierciedlane są i wartości w gwarach polskich tam na Litwie, często nie miały właśnie dużo wspólnego z tą sferą tej kultury szlacheckiej polskiej, ale właśnie z tą kulturą rusińską lub litewską właśnie. Czyli przenikały się z tym, co było na tym obszarze, że tam jednak ta wymiana wyglądała trochę inaczej i dopiero teraz to wychodzi. Niestety nie ma takiego opracowania wciąż.
tych gwar polskich na Litwie Dużego, jest strona, którą tutaj mogę polecić, z taką interaktywną mapą z tekstami gwar polskich na Litwie. To jest robione przez Uniwersytet Wileński i właśnie przez ludzi, którzy są kompetentni w porównywaniu tych języków. Nie wyszedł taki typowy słownik, może kiedyś profesor Rutkowska go zrobi, bo wiem, że tam z okresu 20 lat są ogromne materiały niezebrane. No profesor, marzeniem jest to, żeby wydać taki słownik tych gwar, który byłby czymś podobnym do tego leksykonu podhalańskiego profesora Kąsia, czyli gdzie ta analiza słów przebijałaby się z analizą kultury, tak, która właśnie w tej leksyce jest zanurzona w tych formach językowych. Także tak to wygląda. No, miejmy nadzieję, Przepraszam, do tych, to w takim razie rozumiem, jeśli pan powie, jeżeli źle zrozumiałem, że przez te, że te wspólne setki lat wspólnego życia, politycznego wspólnego, no bo wiadomo, że nie to, żebyśmy razem się odwiedzali całkowicie, ale tego mieszania również, bo tam przecież wiadomo, że szlachta polska dostawała ziemię i tak dalej, i wzajemnie, to nie miało o tyle wpływu na jakiekolwiek integracje językowe, na jakiekolwiek, żeby języki na siebie wpłynęły, ponieważ po prostu tam, jeżeli ktoś jechał, no to głównie jechała tam ta szlachta, która się tu posługiwała językiem polskim, ale do tamtych kontaktowali się z ludźmi, którzy tam z kolei rozmawiali językiem ruskim, jak rozumiem, a na tym poziomie ewentualnie, jeżeli niewolników stamtąd braliśmy, tak, to mogli przynieść tutaj jakąś litewszczyznę, ale nie braliśmy stamtąd akurat litewskich. To się przewijało, tutaj bym nie patrzył pod kątem niewolników, bo kiedy było już to Wielkie Księstwo, prawda, to tam już mamy to osadnictwo polskie i po prostu chodzi o to, że ten język litewski tam funkcjonował jako język chłopów z tamtego rejonu. Dlatego mówię, bo niewolników to braliśmy bardziej tam z drugiej strony, tak? Przeciwpołożnej. Nie patrzył na to już pod kątem brania niewolników, bo to jest jeszcze wcześniejszy okres, ale mówię tutaj już o okresie Wielkiego Księstwa, czyli kiedy ten język zachował się już w pewnej warstwie chłopskiej, w pewnym takim już kącie tam Litwy, czyli tej żmudzi, powiedzmy Augsztocie i tak dalej, i po prostu on zszedł do bardzo ograniczonego zasięgu względem tego, co było wcześniej. Czyli on oddziaływał i przenikał się z gwarami polskimi, które były tam na miejscu, a już nie miał takiego oddziaływania globalnego, właściwie też mało co się zachował, Litwinów jest niewiele, tak? To jest język peryferyjny. Tak, i on jest niejako odtworzony razem z tym takim, powiedzmy, świtem narodowym, tak, Litwinów, i po prostu on został zebrany z tego, co w tej warstwie chłopskiej tam było, bo to chłopstwo posługiwało się. My mamy trochę inaczej, bo u nas jednak obok tego takiego języka chłopstwa mamy tę kulturę literacką, taką szlachecką i tak dalej, i po prostu ten tok rozwijania się tego języka był trochę inny. Pewnie te badania litewskie też do nas dochodzą trudniej ze względu na tę barierę językową i na to, że jednak takie mniejszym społecznościom trudniej się przebić naukowo też do takiej świadomości europejskiej. No i to jest przy okazji dobry moment na apel taki, żebyśmy mieli dużą wyrozumiałość dla tej takiej walki Litwinów o swoje językowe te wszystkie końcówki, to co oni, pamiętamy, była wielka awantura o to, żeby nazwiska się pojawiały w wersji litewskiej z tym is na końcu i tak dalej, żebyśmy to mieli tę wyrozumiałość, że oni odbudowywali ten swój język i dla nich on jest, dla nas, my to oddychamy, prawda, my oddychamy tym swoim językiem od wielu lat, oni musieli, dla nich to jest naprawdę taka flaga wolności, prawda, to jest, dla nich to jest coś, co jest żywe, odtwarzanie jeszcze tego, to dla nich jest żywe walka o ten język, prawda, bo pamiętajmy też, że no, w okresie Związku Radzieckiego też nie mieli najłatwiej, w związku z czym no, oni mają to naprawdę, mają tradycję obrony tego języka i tworzenia go bardzo jeszcze gorąco. U nas to jest bardziej już ostygłe, prawda, my jesteśmy pewni swojego języka, pewni swojej państwowości, swojej odrębności i tak dalej. Oni to wszystko muszą mieć cały czas na walce, prawda? Dlatego stąd apel taki, żebyśmy
traktowali to, jeśli nie już z atencją wielką, to przynajmniej z wyrozumiałością, jak usłyszymy, że znowu chcą naszego Mickiewicza inaczej nazywać i ulicę tam inaczej nazywać, prawda? Myślę, że to dobry jest moment na ten. No wiesz, musimy pamiętać, że pamiętaj Wojtku, że mniejsze te społeczności przejmowały właśnie język i kulturę tych większych. To się działo z litewską szlachtą, że przejmowała, najpierw używała języka ruskiego, a później się zaczęła spolonizować. No to tutaj się pochwalę, bo przypominam, że moja z kolei praca magisterska na pedagogice, w andragogice, to był właśnie Grundtvig, czyli grundtvigowska idea obrony kultury słabszych właśnie, słabszej właśnie przez tworzenie uniwersytetów ludowych. Fenomenalna rzecz, Grundtvig Dania, kiedy Schleswig-Holstein i tak dalej, tam te wszystkie rzeczy, kiedy w Danii panował kult niemalże niemieckiego języka, wszyscy posługiwali się, cała klasa wyższa posługiwała się językiem niemieckim i on bardzo mocno schodził w dół już wtedy. To, co pan to mówi, że Litwini jakby tam u podstaw gdzieś mówili po litewsku, natomiast w Danii groziło to naprawdę już zejściem do takiego poziomu zniemczenia również tych klas takich podstawowych, tak? tej podstawy trójkąta. No i wtedy wyskoczył cały na biało pan Grundtvig i wymyślił coś, co do dzisiaj uważam jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście Europy jednoczącej się, przemian tych mediów, które nam mieszają w głowach i odbierają nam całą tę wyjątkowość tych właśnie gwar, o których pan mówił, tych wszystkich małych językowych, czy nawet małych, kiedyś to przecież jakaś wieś mówiła miała swoje specyficzne jakieś pojęcia, czy coś takiego. No u nas dzisiaj, no w Anglii to widać jeszcze, prawda, w każdym hrabstwie mówi się zupełnie inaczej, jeden z drugim się nie dogada. Pamiętam, bo byłem w Yorkshire, to najbardziej hardkorowym z tych miejsc, poza Szkocją od razu, potem już jest Szkocja, prawda, thank you very much i tak dalej. Także ja tu się pochwalę, to akurat wiem, że te języki, jak bardzo ważne jest właśnie. I tu wracam do tego, od czego zacząłem, prawda? Na początku było słowo i tutaj też właśnie takim spoiwem całego społeczeństwa, to Grundtvig właśnie też przypomniał sobie, że jak tylko zapomną już swojego języka w gębie, potocznie mówiąc, no to z tej Danii już nic nie zostanie, prawda? Że już całkowicie staną się Niemcami. Więc a dzięki Grundtvigowi, ten niedoceniony człowiek pod tym względem politycznym, bo ta Dania się odbudowała potem również politycznie, swoją jakąś pozycję zdobyła. Ale się nagadałem znowu. No. Znowu będą komentarze Krzyżaniak, dopuść do głosu. Się raz odezwę na 5 minut. I... Ja tylko powiem, bo Damian, na naszą grupę Słowian tutaj dałeś tą monografię Wartości w językowym obrazie światła Litwinów i Polaków. Drugi tom dostępny online, także tutaj też można to wrzucić, dla zainteresowanych będzie link. Dobrze. Bo jest takowa pozycja dostępna na online. O, to fajnie, to też podlinkujemy od razu. To jest świeżynka, są dwa tomy online, ten drugi właśnie wyszedł i to są właśnie teksty związane z tym seminarium, o którym mówiliśmy tutaj, z całym tym projektem, więc tam o tych wartościach można przeczytać i dla wszystkich zainteresowanych tą kulturą litewską, przenikaniem się tych kultur, to będzie na pewno... To przenikanie jest najbardziej intrygujące, nie? Zawsze chyba dla pana też, jako dla lingwisty, te momenty takiego przenikania się, nie? Te momenty szarości na tych granicach. To znaczy, chodzi o to, że to przenikanie to jest zaskakujące dla nas, bo nawet tak naprawdę początki kultury literackiej takiej litewskiej były związane też właśnie z takimi ludźmi wielojęzycznymi, którzy wydawali na przykład utwory religijne, na przykład kazania, bo tutaj mamy też duże takie dziedzictwo związane z taką postylografią, powiedzmy, które,
które były na przykład od razu po łacinie, polsku i litewsku. I właśnie początek tego literackiego języka litewskiego jest jednak mocno dość związany z tutaj adaptacjami pewnych utworów religijnych polskich. Czy to było naturalne niejako, bo to była ta kultura na tym terenie przeważająca jednak, tak, że jednak ten język polski tutaj wyznaczał pewne wzorce wtedy. Możemy się oczywiście spierać o to, czy to było dobrze, tak czy nie, no tak wyglądał ten świat wtedy, tak, że... No, korona była Polska... koroną i trudno, to my już na to nie mamy do... Tak. To jednak korona, no i musimy powiedzieć, że to korona też miała wpływ na dwór rosyjski, gdzie przypominam, że był też taki czas, gdzie język polski był językiem aristokracji na dworze rosyjskim się zdarzało. To znaczy... Dla nas to może być takie trochę dziwne, ale musimy spojrzeć na to, że jednak to były czasy, kiedy nie postrzegano tego przez pryzmat tych podziałów narodowych jeszcze. Nie było, ta koncepcja nacji była inna wtedy i także nam bardzo mocno wchodzi już ta kalka taka, kiedy słyszymy o narodach dawnych, związana z tymi XIX-wiecznymi nacjonalizmami, a jednak musimy wyjść od tego, że ten podział inaczej wyglądał w czasach na przykład I Rzeczypospolitej, że takie koncepcje... Nie, to często z Martyną podkreślamy w tych naszych audycjach, że największym naszym błędem, jeżeli patrzymy naukowcy, dlatego właśnie powinniśmy z naukowcami o tym rozmawiać często, bo wy macie ten system pojęciowy, który i tą taką zbroję jakby, która pozwala wam napatrzeć z pewnym obiektywizmem na te wszystkie sprawy, a zwykli ludzie po prostu no, jesteśmy niedoskonali i nie da rady oderwać się czasami od tego, co nas otacza dzisiaj. I siłą rzeczy patrzymy na pewne sprawy przez pryzmat wiedzy dzisiejszej, tak? I przez pryzmat tego, jak dzisiaj odbieramy, właśnie tak jak pan mówi, naród, kraj, w ogóle przecież kiedyś i kraj, i naród, i te wszystkie pojęcia, to są pojęcia XIX-wieczne w tym rozumieniu, które my mamy i do drugiej połowy XIX wieku, żeby jeszcze śmieszniej było. To co, zagram tę piosenkę słowiańskiego? Tak, zagraj piosenkę. Słowiańskiego bluesa posłuchamy, Tadek Nalepa, w bardzo dobrym utworze akurat to mój blues.
Wojtek Krzyżaniak, Martyna Makosa i nasz gość Damian Gocuł. Dzisiaj mówimy o tym, skąd możemy na podstawie języka, skąd, jak możemy się dowiedzieć, że jesteśmy akurat Słowianie, a nie kto inny. Bo po prostu, no już tylko tyle nam zostało, bo wszystkie inne cechy, takie jak mierzenie nosa, wysokości czoła, koloru oczu i tak dalej, to wszystko się, moi drodzy, zatopiło w tej genetycznej zupie, czy bigosie, żeby być bardziej polskimi, po prostu się zagubiło i nie ma tego, nie ma i nie będzie, to se nevrat i pane habranej, w związku z czym nam tylko język został, jako jakiś wyznacznik czegokolwiek. No więc czepiliśmy się tego języka jak pijany płotu i próbujemy dojść do tego, jak skąd się w ogóle wzięliśmy po tym, w tym sensie i jak pewnie od kiedy możemy, do kiedy będziemy mogli, co jest tą granicą, którą kiedy jak przekroczymy, to się okaże, że już nawet nas w językowym nie ma, że już jesteśmy jakąś jedną europejską, znowu wrócimy. Był indoeuropejski język, teraz znowu wrócimy do jakiegoś bytu, a może dojdzie do tego, że znowu wieża Babel się stworzy, się zburzy tę wieżę Babel i wszyscy uznają, no był taki jeden, prawda, nawet Polak, który chciał taki język stworzyć, najbardziej niepotrzebny język na świecie stworzył, no Esperanto, no, to jest język jakiejś grupy ludzi, która w zamkniętych własnych grup gronie bawi się tym, że zna ten język. To jest bardzo pomysłowe zresztą, jako integracyjne. Gdyby zrobił to w czasie Facebooków i tak dalej, to miałby miliony tych tam followersów i tak dalej. To mu trzeba przyznać, że pod tym względem to fantastyczna akcja. Ale to się nie udało. To cię zaskoczy. Jak nie udało się stworzyć jednego słowiańskiego języka. Słychać mnie w ogóle? No, ale Martyna już przejmuje głos, ja się znowu w ucho zajmuję. Ale słychać mnie, bo ja się za ten, za... Słychać cię już, nie motaj. Zamotowałem się w kabel od słuchawek i się zastanawiam, czy działają teraz. Bo... Słychać cię. Okej, no to zaskoczę cię, bo jest taki projekt języka ogólnosłowiańskiego, Damian? Międzysłowiańskiego. Jest to. Ja się zamieniam w takim razie w wielki słuch, jak mamy połączyć. Ja myślałem, że taki wspólny słowiański język to się nazywa żubrówka na przykład. I bo wtedy pamiętamy, że wtedy jak na stół wjeżdża żubrówka albo jakaś dobra nalewka słowiańska, to wtedy wszyscy Słowianie nagle mówią jednym językiem i jakoś te wszystkie bariery padają po prostu. Jak muchy. No ale się dowiaduje, że tutaj jest poważniejsza sytuacja. Żubrówka to jest bałtosłowiańska, bo Litwini też mają żubrówkę, także wiesz, tutaj... I z nimi też się dogadamy wtedy. Ta wspólnota wtedy się odradza, ale nie, jest projekt języka międzysłowiańskiego, może Damian wie o nim coś więcej? Znaczy, to jest jak każdy język sztuczny, że opiera się na pewnym wyborze oczywiście form słów i tak dalej, które w tym przypadku miałyby być najbardziej zrozumiałe dla użytkowników różnych języków słowiańskich, czy wybieramy takie formy, które statystycznie pojawiają się najczęściej w poszczególnych tych językach, tak żeby jak największa część społeczności mogła ten język zrozumieć, bo wcześniej były takie projekty, ale często tam przeważały rusycyzmy, bo rosyjski jednak jest najbardziej ekspansywnym z tych języków, a rosyjska kultura no, jest jednak najbardziej kojarzona ze Słowianami na świecie, więc tutaj no, mają trochę większe przebicie. No, a ten międzysłowiański miał być taki bardziej zrozumiały. No, na pewno się dość dobrze to rozumie. Czy jednak rzeczywiście się to przyjmie, no to tak jak z językami wszystkimi sztucznymi jednak jest ten kłopot, że my uczymy się przede wszystkim tego, co niejako tak naturalnie możemy używać, tak, i jednak takim pierwszym naszym wyborem jest jakiś język, którym jest, prawda, dużym językiem, którym możemy się skomunikować z dużą grupą osób, tak, więc no jeżeli... nie wiem, chcemy się uczyć słowiańskiego, to jednak ten rosyjski, myślę, że będzie nam pierwszy do głowy tutaj przychodził i chyba większość Polaków jednak w tę stronę idzie, jeżeli chodzi o wybory takie językowe słowiańskie.
Także już tutaj pewna utrwalona grupa użytkowników, takich, którzy są użytkownikami natywnymi i możliwość komunikacji z nimi no jednak coś tutaj znaczy, tym bardziej, że takie języki jak język rosyjski to są jednak języki kongresowe, tak, czyli takie, gdzie jest już duża grupa także użytkowników nienatywnych, dzięki i duża grupa tekstów, które są dla nas ważne i które możemy w tych językach przeczytać, na przykład tekstów naukowych, tak, i mamy też duży dorobek Rosjan, więc no to jednak na korzyść tych języków naturalnych idzie, natomiast no rzeczywiście to jest ciekawy projekt, fajne jest to, że się opiera na różnych, na tym, żeby był zrozumiały dla różnych narodów słowiańskich. Znaczy, tak to wygląda. Właśnie, z tym rosyjskim to ja żałuję, że nie przekładałam się od szkoły podstawowej, a w zasadzie miałam tylko rosyjski, bo niestety większość innych języków mnie omijała, tylko że w moich czasach, mojej młodości to był język, no wiadomo, okupanta w jakimś tam sensie, no osób, którym no kraju, co do którego mieliśmy pewne wątpliwości, Czy jesteśmy takimi braćmi z nimi, także no niestety, tutaj ja teraz żałuję, bo jest bardzo dużo ciekawych materiałów, zwłaszcza jeżeli ja się interesuję kulturami, ludami stepowymi, to właśnie Rosjanie tutaj bardzo dużo prac udostępniają i nawet też właśnie dużo za darmo do pobrania w internecie, no ale niestety trzeba znać na odpowiednim poziomie język rosyjski, a ja tutaj mam już zaległości, no i od tego rosyjskiego to już w zasadzie od czasu studiów nie używam, także to też niestety rodzi tego typu problemy. No ale wracając do naszych Słowian, właśnie pod względem językowym, kiedy my możemy się czuć Słowianami? Kiedy mówimy językami należącymi do tej rodziny? Jakie to są języki, jak one się dzielą w tej rodzinie języków słowiańskich? Znaczy, tu już w czasie tej ekspansji Słowianie podzieli się na trzy grupy, tam jeszcze między tymi grupami były prawdopodobnie pewne przejścia, tam też mamy takie ślady językowe, natomiast chodzi o to, że te trzy grupy to jest ta grupa zachodnia, wschodnia i południowa i tam to jest ten podstawowy podział językowy, że widać pewien wzorzec pewnych praw głosowych i przekształceń formalnych w tych językach i strukturze, które są stałe dla tych trzech grup, czyli po prostu kiedy oni rozeszli się w te trzy strony, to widać, że byli na tyle zwartymi jakimiś społecznościami, takimi mieszankami dialektów, tak, w których działały jeszcze mniej więcej te same innowacje, że oni byli na tyle zwarci, że te innowacje na tym obszarze przenosiły się, a nie trafiały już na ten obszar wschodni czy południowy, tak? Czyli pewne takie społeczności kulturowe tutaj tworzyli, co pewnie wynika, co z jednej strony z pewnej takiej sytuacji przestrzennej, tak, wynikało, że jedni mieszkali bliżej drugich, ale także tego, że powoli te grupy wchodziły w pewne określone kręgi kulturowe i tu też na to trzeba zwrócić uwagę, że jednak Słowianie zachodni no, byli po prostu też bardziej związani z tym kręgiem łacińskim i tu mówi się także o takim rozróżnieniu na to Slavia Latina i Slavia Ortodoksa, tak, i to też się trochę pokrywa, więc chodzi o to, że pewna komunikacja ze względu na to też w pewnych kręgach tutaj bardziej przebiegała. I tutaj te języki zachodnie, do których my należymy, to my do tej grupy tutaj języków lechickich tak zwanych należymy, natomiast do w ogóle języków zachodnich, to z tych, które obecnie jeszcze istnieją, no to mamy nasz język polski, mamy kaszubski, który już uważamy teraz za odrębny język, który ma rzeczywiście dość ciekawą tę genezę, bo jednak inne prawa głosowe tutaj działały i rzeczywiście jego historia jest trochę odrębna od historii języka polskiego, widać, że jednak inne trochę prawa tutaj działały, co już widzieliśmy na przykład przy tej przestawce, kiedy o niej mówiłem.
mówi się czasem tutaj o języku śląskim, ale on jest wyodrębniany głównie, jeżeli jest wyodrębniany na podstawie kryterium takiego socjolektalnego, bardziej identyfikacji z tym językiem niż takiego, takiej genetycznej odrębności, bo tutaj jednak pod względem strukturalnym on jest bardziej podobny dużo do polskiego niż kaszubski, więc ostrożniej czasem mówi się, jeżeli nie o dialekcie, to o etnolekcie takim, czyli po prostu o takim języku czy dialekcie, który wyraża jakoś tożsamość danej społeczności. Natomiast jednak tutaj on jest strukturalnie nie jest tak różny od polskiego. To jest raczej różnica leksykalna, która wynika z tej sytuacji pograniczności po prostu tego dialektu. I poza tym mamy też tutaj czeski, słowacki, mamy też te dwa języki łużyckie, górno- i dolno-łużycki oraz cały zespół tych wymarłych języków połabskich. Tutaj najczęściej chyba wymieniany jest ten język połabski czy drzewiański, jest różnie nazywany, bo tutaj po prostu wynika to, że te nieliczne świadectwa, które się zachowały tam, były związane mniej więcej z tymi rejonami połabskimi, rejonami tego plemienia Drzewian, natomiast tutaj mamy trochę też tych języków, które już tam nie istnieją, które wymarły, które po prostu w większości te potomkowie tych Słowian zostali wchłonięci po prostu przez ten etnos germański, zgermanizowani z czasem i ostali się tylko ci Łużyczanie, ale no to jest grupa stosunkowo dziś mała. No ale rzeczywiście te dwa języki w jakiejś mierze się jeszcze zachowały. Czyli to są te języki słowiańskie najbliższe nam, a obok tego mamy te grupy wschodnią i południową, które miały swoje historie, ale czyli tutaj to rosyjski, ukraiński na przykład, białoruski na południu, to będzie na przykład, no też różnie się tutaj uważa, bo na przykład serbo-chorwacki jako język się jeden uznaje lub niektórzy rozbijają go na ten serbski i chorwacki. No tutaj Bałkany to jest taki obszar, gdzie też względy takie socjolingwistyczne, też ten podział dość głęboki polityczny wchodzi w grę. Także różnie te języki będą definiowane i ze względu na to też różne będą ich zakresy. No ze względu na to, że też nie ma jednej takiej definicji tego, gdzie kończy się język, tak, a zaczyna się na przykład dialekt, więc w zależności na jakie kryteria zwrócimy uwagę, trochę inaczej będzie to wyglądać, ale takim kryterium, które powiedzmy jest takie najbardziej relewantne, no zawsze będzie to kryterium struktury, tak, że jeżeli te struktury inaczej się rozwijały i inne powstały w tym danym jakimś tam zespole dialektów, to rzeczywiście możemy mówić o odrębnym języku, no ale też mamy tę pewną społeczność, która identyfikuje się z tym językiem i nie można do końca też powiedzieć, że no, ktoś nie może mówić, że posługuje się na przykład odrębnym językiem, bo to też jest jakiś składnik jego tożsamości. Musimy pamiętać, że czasem język jest to kilka odrębnych języków, tak jak jest z niemieckim, gdzie mamy rzeczywiście taki język, który funkcjonuje gdzieś na poziomie literackim, ale jest tak zróżnicowany regionalnie, że możemy mówić o różnych językach de facto, czy chińskim, gdzie mamy ten chiński mandaryński, ale tak naprawdę te języki chińskie, cała ta ich grupa jest tak zróżnicowana, że właściwie Chińczycy nie rezygnują z tego pisma ideograficznego, bo ono jest dla nich prostsze, dlatego że wyraża wprost pojęcia, tak? Czyli nie jest potrzebny fonetyczny zapis tam języka, bo on może być niezrozumiały tutaj dla poszczególnych użytkowników, dlatego może nam się wydawać, że no, oni dalej stosują te ideogramy, że to takie trudne, ale jednak dla nich to wygodniejsze. Więc jak widzimy, no, to jest dość płynne, co uważamy za język i często dość mocno na to wpływa też polityka. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo my mamy takie wyobrażenie właśnie, o, mówi się język niemiecki, podczas gdy
tak naprawdę ludzie z Bawarii czasami są niezrozumiali dla ludzi z Prus dawnych i odwrotnie. I wręcz ci z Bawarii to nie uważają ich za Niemców nawet podobno. Znaczy tutaj w ogóle jeszcze trzeba dodać to, że Niemcy mają w ogóle inny sposób takiej identyfikacji, takiej tożsamościowej i narodowej, bo my mamy to pojęcie ojczyzny, zresztą to było dobrze opisywane w leksykonie aksjologicznym słowie ich sąsiadów, też polecam. Wszystkie są dostępne na stronie projektu RASTKO, tam w ogóle są różne ciekawe rzeczy, które profesor Dejan Ajdacic udostępnia. I chodzi o to, że to polskie pojęcie ojczyzny, no to ono jest niejako, nawiązuje do tej łacińskiej patrii i mamy tutaj całą historię tej ojcowizny, tak, jako tej ziemi ojców, ale jednocześnie to takie utożsamienie polityczne, tak, i tak dalej. Natomiast Niemcy mają oprócz tego Vaterlandu, czyli tej ojczyzny wielkiej takiej, jeszcze pojęcie Heimatu, czyli takiej ojczyzny no małej, z którą są związani, czyli mają jakby dwie ojczyzny. To niekoniecznie nawet musi być ten land jako taki, ale jednak oni widzą się jako pewien związek może bardziej narodów niż taki spójny naród. Jednak ta tożsamość regionalna jest tam może silniejsza niż u nas ze względu na to, że rzeczywiście te odrębności i językowe, i kulturowe są bardziej wyraźne, a i właśnie ta odrębność językowo-kulturowa też bardziej się zachowała, bo u nas przez pewien czas ta odrębność była też bardzo rugowana, trzeba pamiętać. No właśnie, ja pamiętam, niedawno wrzuciłem ten podcast o Kaszubach z podcast Pawła Drozda z Kaszub, z autorem pewnej książki o Kaszubach, i tam było właśnie mowa o tym, jak rugowano język kaszubski w szkołach, ale też prawda jest taka, że ja myślę, że tutaj dużo zmienia telewizja i media niestety na to ujednolicanie się języka, na wymieranie tych gwar. Właśnie nawet nawiązując do Kaszub, to okazuje się, że już wiele dialektów, które były na przykład istniały w jednej wiosce, tam chyba z 40 czy nawet więcej ilości dialektów, to zostało tylko 20 około 20 i teraz trwa walka o ten język kaszubski, no ale to już nie będzie ten sam kaszubski, bo on zostanie właśnie ujednolicony, on będzie takim ujednoliconym kaszubskim, a te dialekty w zasadzie czeka powolna śmierć de facto, tak czy inaczej. Generalnie w Europie Unia Europejska teraz stara się dawać dosyć środki na zachowanie języków. Ja wiem, że w Walii są takie projekty, właśnie w Szkocji, na zachowanie takich małych, lokalnych nawet właśnie języków czy dialektów na jakichś orkadach, na wyspach owczych, w tego typu miejscach. I to samo właśnie chciałem się zapytać o tych Serbołożyczan, bo to nie jest wielka społeczność. Nie, oni by pewnie nie zaludnili może i Radomia dzisiaj, tak powiedzmy, jeżeli chodzi o ich liczbę. Chociaż różne są te szacunki, u nas pisze Justyna Michniuk, która jest naszą korespondentką w piśmie folkowym z Łużyc i tam mieszka. I ona tutaj mogłaby to tak dokładniej naświetlić, natomiast rzeczywiście mimo różnych szacunków ta społeczność nie jest duża i może rzeczywiście tacy aktywni użytkownicy tych języków, to myślę, że no byłoby to takie średniej wielkości miasto w Polsce tak naprawdę. A dałaby się zaprosić tutaj do nas kiedyś może? Może tak. Może jakbyś mógł skontaktować, to będę wdzięczna. Oczywiście. No bo Serbołożyczanie akurat im się udało, bo okazuje się, no rozmawialiśmy tutaj z Wojtkiem o powstaniach połabskich, o tych plemionach, o tym, że jak dzielnie walczyli, w zasadzie przez 200 lat wywalczyli własną niepodległość i tak dalej, no ale w pewien sposób padli ofiarą swojego sukcesu, ponieważ zostając przy pogaństwie, nie przyjmując religii chrześcijańskiej, jak gdyby no prędzej czy później w końcu plemię po plemieniu ulegli zarówno Niemcom, jak i Duńczykom, jak też
potroszę władcą Polski, a i tak naprawdę Serbo-Łużyczanie, którzy w zasadzie jako pierwsi z tych plemion nie wojowali jako tacy, oni do tej pory przetrwali, podczas gdy nie mamy praktycznie po takich dużych związkach jak o Bodrzycach czy Wieletach, już nie ma w zasadzie śladu. No wiadomo, ich potomkowie żyją dzisiaj, ale oni się uważają absolutnie za Niemców. Także ta niewielka społeczność jeszcze tych Serbo-Łużyczan, jakby nie patrzeć, te 1000 lat przetrwała tam pod tym niemieckim panowaniem. A czy to na pewno jest jakiś sukces taki tożsamościowy i oni musieli jakoś szczególnie utożsamiać się z, prawda, tym swoim językiem i kulturą? Tam przetrwały głównie formy takiej kultury typowo ludowej, no bo też ta społeczność taki wymiar przede wszystkim miała. Czasem wiadomo, że te zwyczaje ludowe są dzisiaj już oderwane może od tego, co było kiedyś, one zanikają i tak dalej, no ale pewne formy jakiegoś czy reaktywowania, czy kontynuowania tej tradycji tam mamy. I to jest problem tego, na ile też, prawda, Serbo-Łużyczanie utożsamiają się z tymi swoimi językami, na ile z tym byciem Serbo-Łużyczaninem. Już na Michniuk jakiś czas temu pisała u nas, było to chyba w tym numerze pisma 146-147, o tożsamości Serbo-Łużyczan. Tam, to jest artykuł, który ma się znaleźć na naszej stronie pisma folkowego, bo my wszystkie te artykuły udostępniamy za darmo, kiedy ukazuje się nowy numer. Natomiast po prostu rzeczywiście te sposoby rozumienia tej tożsamości przez nich, identyfikowania się, mogą być różne. Nie każdy Serbo-Łużyczanin tak samo pewnie będzie się identyfikował z tą samą społecznością. I pytanie jest takie, no, czy uda im się przetrwać, znaczy na ile ta tożsamość będzie atrakcyjna tam, no bo to jednak jest w jakiś sposób decydujące. I na pewno powstają tam, prawda, różne takie formy zainteresowania. Właśnie w tym najnowszym numerze także Justyna Michniuk prowadziła wywiad z taką współczesną gładziarnicą, czyli taką kobietą, która była taką wyspecjalizowanym fachowcem właśnie od tworzenia strojów ludowych. I tam, prawda, jest pani taka Elwira Hanszo, która właśnie na Łużycach niejako zebrała te stroje ludowe i niejako ożywiła na powrót taką tradycję. Natomiast pytanie jest, na ile ta tożsamość no jest taka aktualna, a na ile staje się takim skansenem na przykład. Czy pewne formy zwyczajów, one nie są puste, czy nie tracą swojej funkcji takiej, bo no, ta kultura, żeby była żywa, ona musi znaleźć miejsce we współczesnym świecie, musi być podmiot, który się realnie z nią utożsamia. I to może być czymś takim, co zadecyduje o tym przetrwaniu. Kiedy rugowano u nas te dialekty różne, to one tak naprawdę nie musiały zginąć. Przecież my, chociaż jesteśmy wyrwani z tej kultury agrarnej, wiejskiej, to gdybyśmy się utożsamiali z tymi dialektami, przecież w domu moglibyśmy nimi mówić. Natomiast to przestało być w pewnym momencie no, dowód taki na tożsamość naszą. Nie, my jesteśmy od tych dialektów oderwani, nie czujemy się dumni z nich. I w pewnym momencie w ogóle mówienie gwarą stało się czymś takim wstydliwym, czymś takim brzydkim i nawet może być odczuwane jako jakaś obelga, że się mówi tak jakoś po wiejsku. W ogóle wieś jest, ma taką złą markę. No dzisiaj to już może nie tak bardzo, ale był taki czas, że rzeczywiście takie pochodzenie mogło być widziane jako coś wstydliwego. W ogóle to jest no, paradoksalne, że ten system, który hołubił lud niejako, tak, najbardziej przyczynił się do wykorzenienia tego. I wiadomo, że te zwyczaje by i tak zniknęły razem z elektryfikacją i tak dalej, po prostu zmienił się sposób życia na wsi,
i niektóre zwyczaje po prostu znikają ze względu na to, że tracą swoją funkcję, ale sam język mógłby zostać, te dialekty mogły przetrwać, ale zaczęły być czymś wstydliwym. Ale one przetrwały tam, gdzie związane to było jednak z jakąś silną funkcją tożsamościową, tak? Że na przykład Ślązacy silnie utożsamiają się z tą swoją śląską godką i tu rzeczywiście jest to coś takiego, co tam przetrwało. Górale z Gwarą Podhalańską utożsamiają się silnie, też to ma swój wymiar taki ekonomiczny, to jest modne po prostu, dobrze się sprzedaje i to tam zostaje. Mamy też na pograniczu wschodnim Polski różne takie gwary i języki, jak na przykład język ten chachłacki, czyli de facto gwarę ukraińskiego, który, a właśnie taki zespół dialektu ukraińskiego, i który tam gdzieś na pograniczu funkcjonuje, bo to jest używane i w tej sytuacji takiego przenikania się tych kultur jest to rzeczywiście pewien taki środek porozumienia, taki prosty, tutejszy. No i gdzieś tam przetrwał, prawda, ten kaszubski jeszcze jako ten odrębny język, natomiast inne dialekty no, radzą sobie już trochę słabiej, dialekty, gwary, ale gdzieś tam jeszcze jakieś pozostałości funkcjonują, no na przykład gdzieś tam na Kurpiach, gdzie mamy to Białe Psiwo z Białą Psianką, jak nas zawsze uczyli tego zdania na studiach, które daje takie dobre wyobrażenie, jak ta gwara tam wygląda. Także po prostu no, zaniknęła trochę potrzeba w niektórych miejscach takiego utożsamiania się z tym językiem. No i jak to będzie na Łużycach, to chyba nikt nie przewidzi, ale no ale no, wraca trochę taka moda na tę kulturę tradycyjną, więc może to jest jakiś klucz do tego, żeby ta tożsamość przetrwała. No, oby się udało, ja mam nadzieję, bo mówię, to nie jest tylko problem takich małych społeczności jak Łużyce, ale też język walijski na przykład, który walczy o przetrwanie, bo przecież chyba połowa, jak nie więcej, Walijczyków to w ogóle takim tym językiem nie mówi, mówią po angielsku. To jest w Irlandii ten gaelic ichny, także warto, bo to jest, bo języki, trzeba powiedzieć, że umierały zawsze, od tysiącleci pojawiały się też nowe. Myślę, że też co do Polski, to wpływ na to miały przesiedlenia ludności, bo ja po sobie mogę powiedzieć, moja rodzina pochodzi z tych tak zwanych Kresów Wschodnich, spod Grodna, no i jak babcia tam oglądała stare filmy, jeszcze te czarno-białe z Lwowa i tak dalej, no to wiesz, łzy w oczach i sentyment i to wszystko, natomiast na mnie już to nie oddziaływało, ja się wychowywałam pod względem językowym na takim ujednoliconym właśnie, tak zwanym literackim języku i tutaj oczywiście znam te jakieś tam, ja nawet przeklinać potrafię przede wszystkim chyba przeklinać w tamtych klimatach, ale jednak to nie jest to samo, podczas gdy tam wciąż część mojej rodziny mieszka i myślę, że te przesiedlenia też dużo zmieniły. Przecież Łemków ilu przesiedlono w ramach akcji Wisła też na Pomorze. Także na Pomorzu w zasadzie prócz Kaszub oczywiście nie usłyszysz takich gwar. Także tutaj też to na pewno miało miejsce, bo nawet jak z kolegą z Wielkopolski w pracy rozmawiałam, to on mi sypał słowami, których ja w ogóle nie rozumiałam, a tam jednak te słowa po części wywodzące się też z niemieckiego jak najbardziej funkcjonują. Tak i jeszcze są te gwary miejskie, bo akurat w Wielkopolsce to jeszcze Poznań ma charakterystyczną tę swoją gwarę miejską, więc no to też tam widać, no po prostu, że ta społeczność ma taką swoją silną miejscową tożsamość, że czują się jakoś dumni z tego, że mają pewną odrębność językową, coś takiego, co ich charakteryzuje. Więc no, nie da się zachować języka czy dialektu bez tożsamości regionalnej takiej. Tam te społeczności kresowe,
jeżeli ci ludzie zostali wykorzenieni niejako i no, zamieszkali w takiej mieszance, no to już nie ma tej zwartej społeczności takiej regionalnej, tak, która pielęgnowałaby ten język, bo to się przenika, tak, w takiej mieszance, to nawet się tak na mapach śmiesznie oznacza tych językowych, że tam są te nowe dialekty mieszane, tak, z których nie wiadomo, co wyjdzie, ale no, no rzeczywiście, także no, no tam rzeczywiście no zostało to przerwane niejako i te przesiedlenia duży wpływ także miały na zmianę tej mapy językowej, nawet już może nie Polski, tylko takiego obszaru oddziaływania języka polskiego. Ja tylko jeszcze nawiążę do Serbo-Użyczan, bo dzięki Serbo-Użyczanom też mamy wiemy więcej o początkach państwa polskiego, ponieważ Serbo-Użyc wywodzi się znana polska archeolożka Hanna Koćka-Kręc, córka Wojciecha Koćki, badacza archeologa serbo-użyckiego. I ona ma ogromne zasługi w badaniu właśnie pierwszych grodów polskich, szczególnie w Poznaniu i początków państwa polskiego, także tutaj Serbo-Użyczanom właśnie pan profesor Wojciech Koćka, on jedynym w zasadzie możliwością studiowania dla niego to było przyjechanie do Polski, ponieważ gdyby chciał studiować w Niemczech, to on musiał z czegoś zrezygnować, z tego co pamiętam. Pani Hanna ma wywiad na YouTubie, można posłuchać, ale właśnie wybrał Polskę i tutaj się osiedlił, studiował, a jego mówię, córka naprawdę poważne zasługi ma w badaniu początków państwa polskiego. Także warto tutaj i ja myślę, że warto by było też, aby państwo polskie zaczęło myśleć o wspieraniu tych jakoś Serbo-Użyczan pod względem może nie tylko finansowym, chociaż finansowo na pewno też by się tam przydało wesprzeć te instytucje kulturalne, ale jakimś takim, nie wiem, naukowym i tego typu sprawy, no bo jednak warto, aby ci Serbo-Użyczanie tam wciąż byli tam w tych Niemczech. To znaczy tutaj naukowo na pewno zainteresowanie jest, bo choćby zeszyty łużyckie wychodzą i tak dalej, natomiast rzeczywiście wsparcie takie finansowe czy jakieś instytucjonalne zawsze by się przydało, więc no tak, to rzeczywiście byłoby dobre dla Łużyczan i w ogóle dla tych małych, różnych regionalnych społeczności, którym tutaj na pewno wszyscy kibicujemy bardzo, żeby one przetrwały i no dobrze, żebyśmy mieli taką większą w ogóle jako społeczność polska świadomość taką regionalną, nie tylko tę ogólnopolską, tę narodową, ale także tego regionu, z którego pochodzimy i to nam chyba pomogłoby też zrozumieć właśnie tych ludzi z innych regionów, że nie postrzegalibyśmy ich jako jakichś tam, nie wiem, wywrotowców czy obcych zaraz, czy nie Polaków i tak dalej, tylko tak, właśnie tak. Jako ludzi, którzy obok świadomości polskiej, tak, czy obywatelskiej świadomości takiej polskiej, pielęgnują też swoją tożsamość regionalną, która jest dla nich ważna, bo tych tożsamości tak naprawdę można mieć wiele. Można czuć się i Polakiem, i Ślązakiem, i Polakiem, i Kaszubem, i jedno drugiego nie wyklucza, bo patrzymy na to może tak czasem, jakby jeżeli jestem Polakiem, to nie mogę mieć już innej tożsamości, ale przecież mogę być i Polakiem, i Kaszubem, i Polakiem, i Niemcem na przykład, czuć się i to się nie musi wykluczać i nie ma chyba sensu takie próbowanie wyznaczać w ilu procentach kim ja się czuję, tak? Jeżeli, nie wiem, mam ojca Niemca, a matkę Polkę, to przecież nie jest konieczne, żebym wybierał między, nie wiem, dwoma narodami, tylko mogę się z tymi językami, kulturami utożsamiać i nie chcieć wybierać. Zawsze istniały jakieś świadomości, takie tożsamości hybrydowe. No i to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że może to inaczej wyglądać niż tylko wybieranie jakiejś jednej opcji. No więc ja tutaj oczywiście jako orędownik Uniwersytetów Ludowych chcę wtrącić,
że to jest właśnie fenomenalne miejsce dla uniwersytetów ludowych, które na całym świecie, przypomnę nazwisko Grundtviga, bo to on stworzył, i jest naprawdę fenomenalny w tym, i ta jego ponadczasowa idea, która się naprawdę realizuje również w Polsce. Jeżeli mówimy o Kaszubszczyźnie, to Uniwersytet Ludowy, można odwiedzić ich stronę, mają też na Facebooku, są w Wieżycy, jest fenomenalny, Kaszubski Uniwersytet Ludowy się nazywa, i takich miejsc jest więcej oczywiście w całej Polsce. Teraz ta Europa, która z jednej strony oczywiście nas wszystkich unifikuje, z drugiej strony sama dba o to, i ta idea uniwersytetów ludowych wróciła również w funduszach Unii Europejskiej, i gdzie stawia na, nie tylko na język, chociaż język jest bardzo ważny, ta pielęgnacja języka, bo tu pięknie pan Damian wypowiedział o tym, jak można integrować, ten język powinien być bardziej integrującym elementem niż dzielącym, jeśli chodzi o rodziny, społeczności małe i tak dalej, gdzie pojawienie się kogoś obcego, w cudzysłowie, wcale nie oznacza, nie musiało oznaczać jakiegoś tam, tak jak to pszczoły robią, tak, że obsiadają trzmiela i go ogrzewają po prostu i go zaduszają w ten sposób, tylko przeciwnie, to ubogacało zawsze jakoś w naszej historii. I to co pan mówił fantastycznie o tym, jak teraz jest, to tak samo jak mniemam, tworzył się na przykład ten język, który dzisiaj uważamy za polski, tworzył się dokładnie właśnie w ten sposób, prawda, że zbiegały się różne, tam był ten okres tych wielkiej podróży, tak, w sensie, że tego przemieszczania się, gdzie przecież, tak jak mówiliście wcześniej, ludzie w różnych miejscach mówili trochę zbliżonymi językami, w sensie te rdzenie, jakiś tam ten kor taki był gdzieś podobny, że mogli się ze sobą komunikować, ale przecież w tym czasie, w tamtym czasie powstawały w ogóle wyrazy, bo powstawały również przedmioty, powstawały pojęcia różne, się tworzyły dopiero, w związku z czym siłą rzeczy, jak mniemam, ja jako profan, musiały również powstawać te pojęcia różne, w tych różnych wsiach, różnych, inaczej tam mówiono na pewne rzeczy, a potem właśnie ta wspólna podróż tych ludów słowiańskich, tych jakoś, no, taka pielgrzymka, ją nazwijmy, gdzie integrowała, prawda, również językowo. Czy dobrze to odnajduje, prawda, że w ten sposób, to znaczy, dzisiejszy język się tworzył właśnie przez podział, tylko przez łączenie. Znaczy, zakładamy, że oni byli przed podróżą niejako razem, że byli na pewnym obszarze, później ta podróż to jest okres już rozejścia się, ale tam tworzą się wtedy nowe grupy, takie zespoły dialektów, powiedzmy, z których wyłaniały się stopniowo te dzisiejsze języki, że po prostu tworzyły się pewne centra władzy, przez co no, na pewnych bardziej zunifikowanych obszarach mogły się łatwiej pewne innowacje językowe rozchodzić, a przez to język się ujednolicał, a w tym pomagało walnie powstawanie języka literackiego oraz dominacja pewnych centrów władzy, które wspomagały tworzenie pewnego wzorca. Tak? Kanonu, prawda? Kanon pewien się tworzył i wokół niego się budowało, tak? W Polsce to mieliśmy kilka, prawda, tych ośrodków władzy i wtedy możemy zaobserwować w tych okresach przewagę konkretnych dialektów, czyli najpierw tego wielkopolskiego, tak, wokół tego ośrodka, powiedzmy tam gnieźnińskiego, później tego małopolskiego, kiedy bardziej przeważał Kraków, i później Mazowsze, tak, kiedy mamy już tam Warszawę i z tego mazowieckiego mamy dziś na przykład końcówki ak typu Kurczak, Prosiak i tak dalej, gdzie no tak wzorcowo powinno być Kurcze, Prosie i tak dalej, a jednak to jest takie ekspansywne, tak, czyli zawsze no, tam, gdzie jest to centrum, ten język jakoś dominuje, tak? Dominują, są bardziej ekspansywne i stają się tym wzorcem, tak? Że no bo jest językiem, jak rozumiem, że to chodzi o to, że on jest językiem władzy też, w sensie mówię w poprzednim rozumieniu tej władzy, czyli był językiem aspiracyjnym takim, tak? Ta władza też
produkuje dokumenty, produkuje jakąś literaturę, tak, która zwykle jest związana także wtedy z ośrodkami jakimiś władzy. I przez to powstaje stopniowo ten język literacki, tak, który staje się pewną taką normą ogólną, tak. I zgodnie i tego języka później się uczymy, tak, a te dialekty są żywe w mowie, one nie mają swojego takiego wzorca pisanego i dlatego mają mniejszy zasięg, mniejsze oddziaływanie i często jakieś tam archaizmy pozostają. Zresztą no to tak jak Martyna tutaj mówiła o tych Kaszubach, że ta unifikacja może zabić gwary i to jest prawda, bo gwary no, żyją dlatego, że są mówione i jeżeli coś uznajemy za język i próbujemy stworzyć taką normę literacką, to ta norma literacka staje się normą wzorcową i ludzie się ku niej skłaniają, a to może zabić zróżnicowanie regionalne. To jest taki problem, który no, jest nie do pokonania. Bo, jest nie do pokonania, przepraszam, że przerwę, ale to jest nie do pokonania również nawet z użyciem tej mojej ulubionej konwencji uniwersytetów ludowych, czy w ogóle czy wsparcia Unii Europejskiej. To jest nie do pokonania, dlatego że trudno spodziewać się powstania lektoratów gwary, prawda? I sztucznego podtrzymania. Istotą gwary jest jej żywość, jest, tak. Jest jej życie cały czas. No, nie ma czegoś takiego jak. Znaczy, w Polsce spróbował coś takiego pan Wiechecki, na przykład, prawda? Który sam nie posługiwał się językiem warszawskiej Pragi, a literaturę i swoją literacką postać zbudował, używając takiego bardzo atrakcyjnego, no, niekoniecznie również związanego z samym życiem ulicy językiem, chociaż do dziś niektórzy warszawiacy aspirujący do bycia warszawiakami takimi z praojca mówią wiechecczyzną, którą prawdziwy warszawiak jak posłucha, to mówi, to już wiem skąd jesteś, nie? Że na pewno nie jesteś stąd, skoro w ten sposób mówisz, bo Słoiki. To, że Słoik jesteś, ale aspirujący, bardzo się cieszę, że próbujesz tutaj nam tutaj jakoś no schlebić, no ale to Wiechecki wymyślił ten język, a nie był to język ulicy. Prędzej Grzesiuka na przykład można by szukać, jeśli tu mówimy o Warszawie, prawda? Takie rzeczy. No ale tego faktycznie, no tego się nie cofnie, prawda? Gwary się nie cofnie niestety, bo ona umiera z ostatnim, który tej gwary używa, to i się nie da tego odrestaurować. Nie? Żubra prędzej się udało restaurować. No, no więc takie formy unifikacji. Ja z tym żubrem, żubrówka. Takie formy unifikacji w piśmie no, mogą mieć po prostu takie też taki skutek, że utrwalimy jedną formę, ale zniknie gdzieś to zróżnicowanie, bo musimy pamiętać, że tutaj poniżej języka mamy dialekt jako ten zespół gwar właściwie, które dzielą podobne cechy i później są gwary, które są taką mową regionalną często jednej wsi albo kilku i one składają się na dialekt i właśnie to zróżnicowanie dialektalne, jeżeli na przykład chcemy, żeby ten dialekt zaistniał jako język i chcemy go ujednolicić, skodyfikować jakoś, stworzyć taki wzorzec literacki, możemy właśnie doprowadzić do unifikacji tych gwar i po prostu ich zaniku stopniowego, no bo gwara i dialekt to są te formy języka, które są przekazywane w żywej mowie po prostu, także no to jest taki paradoks trochę, ale... No, dla badaczy dialektów to z kolei w Europie to Włochy, prawda, są mistrzostwem świata po prostu, tam nic tylko badaj, bo tam każdy, tam właśnie dialekt jest no, najważniejszą. Tam po włosku to się mówi, w tym telewizyjnym to się mówi tylko w telewizji i w Rzymie. Chyba czasami w Watykanie, jak się tam przyjeżdżają ci, którzy się w szkole nauczyli po włosku mówić, a reszta mówi swoimi dialektami, to bardzo takimi mocnymi dialektami, chociaż tam akurat jest tak, że potrafią ze sobą się porozumieć, że to nie jest tak jak góral z Kaszubem, ale bardzo wyraźne są te różnice, dialekty i tak dalej, to jest świetne. Ja przepraszam,
A propos ojczyzn, przepraszam, to oni mają też właśnie wymyślone, prawda, że oni najpierw mówią, jak ktoś pyta, skąd jesteś, to najpierw mówią z Toskanii, z Umbrii, skąd tam, a dopiero później powiedzą, że no Italia, jeszcze tam przy okazji, ale jestem Umbria i tak dalej. No co Martyno, tam machasz tą ręką. Co do Górala z Kaszubem, to ostatnio właśnie Damian też wrzucał książkę Góralki, która mieszka na Kaszubach i dla mnie to jest dostateczne wyjaśnienie tych wszystkich ciupak i tych góralskich kapeluszy, co nad morzem możesz kupić. To prawda i pomników Westerplatte z kolei w górach. Za każdym razem mnie to cieszy, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i przywiozłem specjalnie, bo zawsze miałem w sobie taki pokład szydery, przywiozłem, jak byliśmy w górach, przywiozłem do domu. Co synku przywiozłeś, mnie ojciec pyta, ja mu pokazałem pomnik, a mieszkałem wtedy w Gdyni, pomnik Westerplatte, że przywiozłem z gór. A kiedy polski język, można mówić, że już się ukształtował w miarę taki polski już. Wiadomo, że nie ten daj, acz ja pobruczę, a ty pociwaj i tak dalej. Kiedy możemy w ogóle mówić o czymś takim jak język? No taki, że się na jakimś wspólnym terenie mogliśmy kopsnąć gdzieś kawał koniem i dalej po swojemu rozmawiać. Trudno wyznaczyć taką jedną cezurę, tak, od której możemy datować rzeczywiście ten język polski jako taki, bo jeżeli chodzi o to, prawda, zdanie z Księgi Henrykowskiej, no to ono jest najstarszym znanym nam tym zdaniem zapisanym w języku polskim, chociaż możemy mniemać, że były starsze, bo są ślady, że mogły być starsze zapisy, ale ich nie mamy. Natomiast jeżeli no tam spojrzymy, no to tak się zakłada, że po prostu wyznacza się te dzieje języka polskiego, ten okres przedpiśmienny już mniej więcej od tych czasów, kiedy wiemy, że mamy pewną unifikację tych plemion na tym terenie, czyli od tego X wieku, tak, że jeżeli był VI wiek, ten rozpad tej wspólnoty, to zakładamy, że do tego X wieku, kiedy powstały spójne jakieś struktury władzy, to mamy ten okres kształtowania się tego języka w mowie, natomiast później mamy dopiero jakieś pierwsze zabytki języka polskiego, ale to są już takie zabytki, kiedy mamy już, kiedy powstaje taka norma pisana, tak? Kiedy rzeczywiście już mamy takie próby pierwsze, żeby w piśmie to jakoś wyrazić. I oczywiście no, możemy sobie różnie to wyznaczać, natomiast uważamy, że tutaj, jeżeli tym najdawniejszym, powiedzmy, takim zabytkiem językowym będzie ta bulla gnieźnieńska, no to wtedy będzie się kończyła ta epoka taka przedpiśmienna i później będziemy mieli już te periodyzacje na ten okres staropolski, średniopolski i nowopolski, ale to już jest ten okres, kiedy już mamy zabytki takie pisane języka polskiego i tutaj pewnymi takimi cezurami w tej periodyzacji będzie wynalazek druku i z drugiej strony pierwsze próby już takiego normalizacji gramatycznej tego języka. Także one będą jakoś nam pomagały uporządkować ten okres. Natomiast oczywiście te kryteria mogą być różne przyjmowane. Natomiast no, możemy zakładać, że wraz z takimi centrami władzy jednak kształtowały się stopniowo te języki takie, jakie znamy. Ale ja myślę, że w tym X wieku to te języki słowiańskie były jeszcze na tyle bliskie w miarę, że
jak ta Dąbrówka przyjechała do mieszkań i on powiedział do niej pójdź, a ona powiedziała ni, to oni rozumieli prawdopodobnie, mogli się dosyć swobodnie porozumiewać bez jakichś większych problemów. Podobnie jak Chrobry ruszał na Kijów, no tutaj mogło być troszeczkę inaczej, bo jak wiemy ta elita księstwa kijowskiego wywodziła się ze Skandynawów, ale oni już byli dosyć mocno zeslawizowani, prawdopodobnie też językiem słowiańskim się posługiwali, no to jak tam podobno Chrobrego wyzywał tam jakiś władyka kijowski, że jest gruby i tak dalej, no to on prawdopodobnie jednak go rozumiał też dosyć dobrze. Tak, bo musimy pamiętać, że to jednak był taki proces, że my sobie możemy pewne takie daty ogólne, takie z jakimś tam założeniem wieku czy dwóch przyjmować, natomiast z jednej strony to jest pytanie, gdzie właśnie są granice tego języka, kiedy uznajemy, że ten język, i na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, tak, kiedy ten język rzeczywiście jest odrębnym językiem, natomiast także wtedy to był ten proces cały czas kształtowania się i te podobieństwa, tak, na pewno były dużo większe niż teraz, te języki były bardziej zrozumiałe, natomiast także w tym okresie ten czeski w ogóle bardzo mocno wpłynął na polski. On zasadniczo tak go przeorał, że to można porównywać z wpływami angielskiego na przykład dziś, że po prostu to było coś bardzo modnego na dworze, że także to słownictwo z sfery religijnej, liturgicznej, ogólnie z tego kręgu oddziaływania kultury łacińskiej trafiało do języka polskiego, ale także mamy pewne regularne zmiany w języku, to, że na przykład dzisiaj mówimy Władysław, a nie Włodzisław, serce, a nie sierdce, to jest właśnie efekt oddziaływania w tej wcześniej fazie języka czeskiego i te ślady są dość głębokie. Także no już tak, wtedy już mamy dość mocno takie ślady i rzeczywiście czeski bardzo mocno wtedy wpłynął na język polski. No, a nie wiedziałam o tym nawet. To jest bardzo interesujące, bo jeśli mam być szczera, to mi się wydaje, że my, Polacy obecni, byśmy mieli większe problemy ze zrozumieniem ówczesnych ludzi mieszkających na tych terenach, niż ci na przykład mieszkający dookoła, Czesi, Rusini i tak dalej, między sobą jakby się porozumiewając, oni prawdopodobnie by mieli mniej problemów ze zrozumieniem siebie niż my, ze zrozumieniem właśnie tych ludzi mieszkających tutaj w X wieku. Już nie... może by tak było, bo oni jednak z tego wspólnego rdzenia wychodzili. Tak? Jak czytasz nawet czasami teksty staropolskie, to dobrze, że są te przypisy w książkach, no bo to słownictwo jest no, często już dla nas niezrozumiałe. Tak, ono ma jakąś tam swoją genealogię, tak, że możemy to wywieźć językowo, ale często te podobieństwa są tak zatarte, że na pierwszy rzut oka nie można byłoby tego dostrzec. Często wyrazy, które są niepodobne, tak naprawdę mają wspólny rdzeń, a na pierwszy rzut oka nie wydają nam spokojnie. Tutaj może nie jesteśmy w tak złej sytuacji jak Anglicy, bo jak tutaj Jamesiemu czasami specjalnie, żeby go podpuścić, puszczam na przykład Beowulfa w tym Old English, który jest kompletnie jest inny od obecnego angielskiego, no to i mówię, i co, nie rozumiesz tam, wiesz, tego, no bo ten język jest absolutnie, on bardziej przypomina rzeczywiście jakiś duński, coś z niemieckim, niż obecny angielski, który jest językiem no zupełnie innym od tego o staroangielskiego. No i tam dość mocno przeorały jednak te języki romańskie, angielski, właśnie wraz z tym, prawda, najazdem tam normańskim i tak dalej, tak. No to jednak ten wpływ był dość istotny na ten język i to zupełnie, prawda, inna rodzina językowa, gdzie ten substrat germański się częściowo tak zatarł i ten język angielski tak trochę się jakby skreolizował, jakbyśmy tak. mówili, no. Także no tak, tutaj widać różnicę i ona jest dużo większa niż, bo jednak w polskim nie było aż takiej sytuacji, żeby jakiś język, jakiś najeźdźców aż tak mocno zatarł polski, tak bardzo na niego wpłynął.
że jeżeli byliśmy pod zaborami, to już było dość późno i był opór przeciw takim tendencjom i świadomość też taka narodowa już, tak, że już jakaś odrębność, my inaczej mówimy i tak dalej, a te wcześniejsze kontakty to one jednak były bardziej na zasadzie wpływów kulturowych, mody dworskiej, także no Czechy były trochę takim oknem na świat wtedy Polski do tej sfery łacińskiej, także no, tamte wpływy. My mamy też troszeczkę inne doświadczenia, bo w Anglii jakby nie patrzeć, Anglosasi tam przybyli, to był lud, były ludy germańskie i one też te najechały ludy celtyckie zromanizowane. Później wikingowie dorzucili swój wkład językowy, a po najeździe normańskim tutaj elita władzy i królowie, oni przez 300 lat mówili po francusku praktycznie, podczas gdy u nas było troszeczkę inaczej, bo nasi władcy i w zasadzie elita państwa polskiego, czy budującego się państwa polskiego, mówiła tym językiem słowiańskim od samego początku. To później nastąpiło, mnie to właśnie szokuje, jak bardzo później to nastąpiło już w okresie przedrozbiorowym i porozbiorowym, jak część polskiej szlachty, tych ludzi, o których się mówi tam, wiesz, Czartoryscy, nie Czartoryscy, oni niektórzy nawet nie mówili po polsku, okazuje się. Na przykład ich pierwszym językiem był angielski bądź rosyjski. I to mnie, dla mnie było szokujące. No dzisiaj, jak patrzymy na dawną polską szlachtę, no to oni mieszkają głównie za granicą i mało kto mówi po polsku. Mm-hmm. No rzeczywiście były takie tam tendencje, prawda, do tego, że ta szlachta, szczególnie ta arystokracja, tak, a powiedzmy magnateria, tak? Tak, to, magnateria, no, właśnie. Czuli no nie, nie mówimy o, wiesz, to o tym zaraz, jak Wojciech puści piosenkę, a dowrócimy do twojego innego zainteresowania, czy tam dziedziny, którą się zajmujesz, czyli ludów, folkloru i tak dalej. Ale często się mówi, że to właśnie, wiesz, że rozbiory to przez szlachty i tak dalej, podczas gdy ludzie nie rozróżniają troszeczkę magnaterii, czyli tej najbogatszej szlachty, od takich zubożałych szlachciców, no bo prawdopodobnie nawet w mojej rodzinie był jakiś tam zubożały szlachcic, no tylko że to byli biedni ludzie, tak naprawdę niewiele różniący się od chłopów. No czasem w niektórych regionach mogli być nawet biedniejsi od nich, tak. Bo to różne sytuacje były, to chłopstwo też nie było takie równe ekonomicznie. Tak, zdecydowanie. A to tutaj Wojtek będzie mógł się włożyć, bo książkę Leszczyńskiego przeczytał i ostatnio się tutaj lansuje, wiesz, że taki tego jest, no ludowy, ale właśnie ta magnateria, ona często właśnie traciła związek z polskością, z językiem wręcz, nawet jak gdyby kulturowo i politycznie była bardziej bliska zaborcom niż nie wiem, jakby to określić, z idei państwowości polskiej. No ta idea też się tak stopniowo kształtowała, a pewnie część z nich czuła się takimi obywatelami świata, tak, bo jednak no, ta koligacje rodzinne tam trochę większe znaczenie często niż takie kwestie narodowe odgrywały, że mogli się z tą swoją warstwą czuć bardziej związani, jeżeli byli tak skoligaceni z tymi rodami najbardziej jakimiś takimi znanymi w Europie niż prawda, z mieszkańcami Polski, z tymi różnymi warstwami, z którymi tak naprawdę no, tożsamościowo może niewiele ich łączyło w ich poczuciu, także rzeczywiście mogło to tak wyglądać. Zresztą jedna z naszych takich najciekawszych książek, czyli Jana Potockiego, rękopis znaleziony w Saragoście, przecież pierwotnie został napisany w języku francuskim, my mamy tłumaczenie, także no, też to jest jakiś taki przejaw, tak, tej sytuacji. No to Wojtku, teraz nam puścisz jakąś piosenkę, chyba że masz coś do powiedzenia, a po piosence porozmawiamy sobie o piśmie folkowym, o folklorze, o podcastach. Jesteś tam, Wojtek? Dajesz. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję,
przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. O, wszedł ludowiec. Ja oczywiście nie włączyłem mikrofonu, żeby było żeby weselej. Było tradycyjnie. Tak jest. No bo zrobiłem wyciszenie, żeby właśnie, żebyście nie słyszeli, jak ja co jakiś czas pojękuję, jak mówicie ze swoim aha, bo to tak z echa to byłoby jeszcze gorzej. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że niezwykle interesująca ta kwestia z tymi Czechami, z tym czeskim językiem. Fantastyczna w ogóle, też pierwszy raz spojrzałem na to od tej strony i to było bardzo, bardzo ciekawe. A teraz oczywiście oddaję wam głos, bo jestem ciekaw tych następnych rewelacji. Właśnie temat tego wejścia jestem cały zasłuchany. Wiecie, że to jest dla mnie akurat sam core mojego zainteresowania. To teraz będzie tutaj nas podsłuchiwał. I Martyna, ja jestem tutaj, więc jak mówisz o piosence, to po prostu zrób pauzę. Dobra, rozumiesz? Okay. Jak ty mówisz, to ci nie wejdę z piosenką. Mój drogi, ja nie pracowałem w radiu, nie mam doświadczenia, zawsze mogę się wykpić tym, że ja tutaj amatorsko, tylko tak. Także będę pamiętała. Ale to tak tylko mówię w takim razie. Zrób pauzę i będzie piosenka. Spoko. A teraz przechodzimy do ludu, bo ty jesteś też redaktorem pisma folkowego, prawda? Tak, jestem zastępcą redaktor naczelny pisma folkowego. Redaktor naczelną jest dr Agata Kusto z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS i sobie tak redagujemy od lat już nie wiem nawet ilu. Jestem w pisie folkowym, ale już na studiach to robiłem, także to już jest taka historia
tego, że właściwie jest to taka sfera aktywności, bo pismo folkowe to jest jeden z wymiarów działania całej takiej grupy skupionej wokół ACKiM Chatka Żaka w Lublinie i takiego środowiska, powiedzmy, mikołajowego, bo wiele z tych inicjatyw zapoczątkował zespół Orkiestra Świętego Mikołaja i to jest pismo folkowe, to jest grudniowy festiwal Mikołajki folkowe i jeszcze kilka takich ciekawych inicjatyw by się tam znalazło. Także to wyszło jakieś 30 kilka lat temu z takiego środowiska studenckiego i właściwie już całe pokolenia są, które przewinęły się przez pismo i niektórzy zostali badaczami, naukowcami, inni działają w innych sferach jakiś, ale to jest takie pismo, które łączy bardzo duże środowiska, to znaczy nie jesteśmy pismem typowo jakimś naukowym, chociaż pojawiają się tu zawsze też artykuły recenzowane i mamy radę naukową, staramy się, żeby te treści nasze były tak odpowiedzialnie redagowane i żeby nasi czytelnicy dostawali porcje takiej rzetelnej wiedzy, publikują u nas też właśnie badacze przy okazji, ale także muzealnicy, regionaliści, pasjonaci, artyści z tego kręgu folkowego, więc to pismo, które w tym roku skończyło 25 lat w maju, to stało się taką platformą wymiany wiedzy między tymi środowiskami, bo jest to jedyne obecnie o zasięgu ogólnopolskim z takim ramieniem naukowym pismo zajmujące się folkiem i tradycją, a jeżeli chodzi o muzykę folkową, to właściwie często jest jedyne źródło opracowań naukowych i dość szeroko jest cytowane w pracach, które poświęcone są folkowi, bo no teraz, kiedy ruszyła kilka lat temu strona i już przeszliśmy na taki model pół open source, że po prostu te nasze treści wchodzą później za darmo do internetu, no to tych naszych treści samego pisma, które tam weszły na stronę, jest ponad 3500, no więc to jest pokaźne archiwum tekstów poświęconych folkowi i tradycji. To jest strona tak, pismofolkowe.pl z tego, co tak, kojarzę. Tak, tak. Jeszcze tam, wiadomo, odnośnik też wrzucę pod filmem, ale jakby ktoś był zainteresowany, a polecam, bo są bardzo ciekawe artykuły i naprawdę przekrojowo z takiego dużego właśnie, jak Damian wspomniał, tematycznego zakresu. Mnie zainteresowały te wasze artykuły dotyczące właśnie artystów, muzyki etnicznej, folkowej, też tych nowych projektów różnych, takich elektrofolkowych, które powstają, no ja to chyba dzięki tobie też w ogóle poznałam twórczość Karoliny Cichej, no genialna ona jest po prostu i ja jako artystka i jestem szokowana, że więcej i na bardziej eksponowanych miejscach jej się nie pokazuje, dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe. Także no tutaj to pismo folkowe, w ogóle macie tam chyba na tym OMC się świetną, taką dosyć silną grupę do zajmującą się folklorem, ale też ludowością, bo tam też jest robiony ten podcast Jestem ze wsi, tak? Nie, Jestem ze wsi, to jest z Gorajca akurat podcast, który przy okazji folkowiska był robiony. My mamy wideokasty pisma folkowego, które tutaj robimy, natomiast z Marcinem Piotrowskim oczywiście współpracujemy, on jest u nas gościem często przy okazji Mikołajek i my też śledzimy pilnie folkowisko i wszystkie tam, także tak naprawdę to jest taka przenikająca się ściśle dość grupa. Natomiast te podcasty my byliśmy też patronami i po prostu u nas dlatego też pojawiały się przy okazji, bo kibicujemy bardzo takim inicjatywom, fajnie, żeby się to nawzajem przenikało i wspierało. A właśnie, no bo wiem, że też
jeden z autorów tego podcastu Folkowisko wydał właśnie książkę o chłopstwie, o chłopach, z tego co wiem, ponieważ teraz jest dobry klimat do tego typu rzeczy, żeby opowiadać o ludowości, o tym, jak ludzie kiedyś żyli, o tych chłopach pańszczyźnianych. Tutaj właśnie Wojtek może nam zaraz wskoczy. Profesor Leszczyński wydał swoją książkę, ale też wiem, że Kamil Janicki wydał niedawno, ale też jeszcze dwóch pozostałych autorów, także temat jest gorący, temat rozpala dyskusję, ponieważ na przykład historycy zarzucają, że badacze nie podchodzą z odpowiednią metodologią, z odpowiednimi narzędziami. Tylko pytanie, kto powinien o tym rozmawiać? Czy badacze właśnie ludu, etnograficzni, czy etnografowie, czy właśnie badacze ludowości, czy historycy sensu stricte, bo to też jest, mi się wydaje, troszeczkę inna praca na źródłach w tej kwestii. Jak ty do tego podchodzisz? Znaczy, no to jest właściwie cały taki nurt tej historii ludowej, no to już ma swoje lata, prawda, na Zachodzie to podejście, czyli no tego, bo takich nurtów jest wiele, mamy historię mówioną, którą ja się zajmuję tak bardziej naukowo, mamy historię ludową, jakąś historię, labor history była też i tak dalej i było to taka koncepcja oddawania głosu, prawda, tym jakimś warstwom, które tego głosu nie miały, czyli to jest takie wieczne pytanie, jak zrekonstruować historię tych, czy ich widzenie historii, których głos się nie zachował w takich źródłach oficjalnych, tak? No i my musimy pamiętać, że metody, które stosuje na przykład w badaniach takich nurtów, językoznawstwo, antropologia, etnografia, etnolingwistyka, historia i tak dalej, to są różne metody, różny jest przedmiot badań i różne cele tej rekonstrukcji. I pytanie to może, jeżeli na przykład nie będziemy rozumieć nawzajem, znaczy nie będziemy tworzyć takiej platformy interdyscyplinarnej, gdzie jako interdyscyplinarność, bo często się mówi o interdyscyplinarności, ale ja jako interdyscyplinarność rozumiem jednak takie podejścia, w których mamy jakiś wspólny cel i próbujemy pracować wspólną metodę na bazie różnych nauk. Natomiast no, często takie podejścia są transdyscyplinarne tak naprawdę, że no, po prostu robimy jakieś zapożyczenia terminologiczne, pojęciowe na grunt innych nauk i po prostu dostosowujemy je do celów swojej nauki, co nie jest niczym złym, jeżeli po prostu jest to uczciwie, prawda, zaakcentowane i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać, że jednak te nauki to są nauki różne i mają różny przedmiot badań i cały czas poruszamy się w tym, żeby zrekonstruować jakąś sferę pojęciową. Na przykład etnolingwistyka zajmuje się pograniczem języka i kultury. I etnolingwista na bazie języka próbuje zrekonstruować tę sferę pojęciową. Czyli jeżeli etnolingwista będzie zajmował się Słowianami, to on nie tylko będzie starał się zbadać te formy języka, ale także zrekonstruować pewną siatkę pojęciową. Na przykład jak w językach słowiańskich odzwierciedliło się pojęcie na przykład honoru, albo pracy, albo czegoś innego. Czyli i tutaj musimy rozdzielić, tak, no bo język no to jest jednak takie pewne zjawisko obserwowalne, no a ta sfera pojęciowa to może znajdować odbicie w języku, tak. Jest też jakoś przez nas współdzielona, ale wiadomo, że nie może być poddana bezpośredniemu badaniu. No ale z drugiej strony, jeżeli bada coś historyk, to on nie ma także dostępu do historii jako takiej. Ta przeszłość też jest rekonstruowana i też podstawą są teksty. I on próbuje stworzyć
taki opis, który jest najbliższy temu, prawdopodobnie temu, jak było. Natomiast etnolingwista będzie próbował stworzyć opis najbliższy temu, jaka jest siatka pojęciowa danej grupy, wyobrażenie danej grupy o tym, jak było. I tu mamy pewien rozdźwięk, bo musi być jasne, no co badamy w danej chwili, tak? Czy rzeczywiście chcemy zrekonstruować tę historię, czy chcemy zrekonstruować na przykład wyobrażenie danej grupy o historii. I myślę, że to jest bardzo ważne. Bo jest inaczej, przepraszam, że weszłam, jakby tak podać przykład, gdy mówimy na przykład o pańszczyźnie i na przykład teraz część badaczy mówi, że w zasadzie ci chłopi pańszczyźniani to byli jak niewolnicy, a historycy nie, bo to nie są niewolnicy, tutaj wiesz, oni jak gdyby podają przykłady na niewolnictwo, że to jest to, to i to, a pańszczyzna to było to, to i to, czy tam podległość, ale też inaczej wyglądało to zapewne z punktu widzenia tych chłopów pańszczyźnianych, prawda? No, historia ludowa właśnie próbuje zrekonstruować ten punkt widzenia, więc no właśnie. Musi się też posługiwać trochę inną siatką pojęciową i tu pewien rozdźwięk na pewno będzie zawsze następował, w zależności od tego, kto oczywiście będzie pisał, bo każda nauka będzie miała też trochę swój inny cel. Ale rzeczywiście, bo jeżeli chcemy zrekonstruować to, jak chłop widział pańszczyznę, to powinniśmy zrekonstruować jego siatkę pojęciową, czyli nie czym pańszczyzna była faktycznie, ale czym była w wizji chłopów, jak chłopi postrzegali pańszczyznę. I oczywiście no to jest problem tego, czy ten badacz będzie widział tę pańszczyznę jako niewolnictwo, tak? Całą tę sytuację chłopów. Jeżeli na przykład czytałem książkę Leszczyńskiego, to on właściwie nie utożsamia, co chyba czasem mu się zarzuca, ale nie spotkałem się z tym, żeby utożsamiał sytuację chłopów pańszczyźnianych z niewolnictwem. On nawet w pewnym momencie rozróżnia dokładnie te dwa systemy ogólnie, powiedzmy takie systemy władzy, tak, gospodarki oparte na pańszczyźnie i na systemie niewolniczym, i on tam jasno pisze, że chłop miał podmiotowość, że było to oparte na tej umowie i tak dalej, natomiast niewolnictwo, no to po prostu ten człowiek był czyjąś własnością, także no Leszczyński nie używa pojęcia niewolnictwo tutaj w stosunku do chłopów, do sytuacji chłopów. On pisze tutaj raczej o pewnym systemie, taki, że ten system, w którym tutaj funkcjonowała Rzeczpospolita, że on był systemem takim peryferyjnym w Europie i opartym na pewnej takiej monokulturowości gospodarczej, tak, która wiązała szlachtę, prawda, z tą gospodarką wiejską i tak dalej, i to wykształciło pewne specyficzną sytuację chłopów, tak, która, no i można się spierać oczywiście tutaj o jakieś szczegółowe rozróżnienia, na przykład o to, czy Leszczyński odwołał się tam w jakiejś też dobrym zakresie do kultury ludowej jako takiej, to mogliby etnografowie z kolei mu na przykład zarzucać, czy etnolingwiści, bo podejście Leszczyńskiego jest socjologiczne. Tutaj przede wszystkim on stara się swoić analizę socjologiczną, no i oczywiście to ma swoje skutki, natomiast no, to jest duża monografia, która będzie miała także swoje ograniczenia, bo jeżeli chcemy robić duże syntezy, to musimy wybrać jakąś metodę tej syntezy, a to także narzuca pewne spojrzenie. Także musimy pamiętać, no, kto przedstawiciel jakiej nauki i jakie wyborów tutaj dokonuje. Natomiast no, pytanie, jeżeli on opiera się na źródłach, w tych źródłach pojawia się
często porównywanie, tak, do niewolnictwa, no jaki ten wybór tych źródeł jest, czy on jest rzeczywiście reprezentatywny, no to z kolei będzie pytanie historyków i czy ono, czy ten wybór odpowiada temu, jak widzieliby to historycy, czy odpowiada tej metodzie, tak, którą wybrał autor tutaj, więc tutaj różnie możemy o tym myśleć, bo jeżeli chcemy zrekonstruować tutaj ten obraz świata, jaki mieli chłopi, no to tutaj powinniśmy nie myśleć o tym, czy ten obraz świata jest zgodny z rzeczywistością, bo badamy nie rzeczywistość, a sferę pojęciową. Staramy się zrekonstruować wyobrażenie o historii chłopów, a nie historię jako taką. Nie chcemy zrekonstruować przeszłości, ale widzenie przeszłości określonej grupy społecznej. I wtedy to się rozmija z celem badań historycznych, ale nie do końca, bo przecież historycy także badają czasem wyobrażenia o czymś, tak? Tak, bo jakby nie patrzeć, też opierają się na źródłach, a źródła, na których opierają się historycy, najczęściej są spuścizną elity danego kraju, no, czy danego królestwa, czy cesarstwa, prawda? To nie są źródła, które pochodzą na przykład od... To jest punkt widzenia elity danego kraju. Tak. I jeżeli chodzi o w ogóle przedmiot badań historii, to nie tylko rekonstrukcji może podlegać przeszłość jako taka, ale może też podlegać ewolucja postrzegania w przeszłości pewnych konceptów kulturowych. Możemy zbadać, nie wiem, historię piękna, jak to Umberto Eco badał, czy historię brzydoty, jak ona była postrzegana, ale przecież to nie są obiektywne fakty, coś, co istniało w rzeczywistości, ale badamy przemianę wyobrażeń pewnych społeczności. Czyli de facto w pewnym zakresie da się pogodzić historię tutaj z podejściami innych nauk, które badają sferę pojęciową, no tylko jasno trzeba określić, że badamy właśnie tę sferę pojęciową, że do tego się odnosimy. I jeżeli na przykład będzie jakieś tam niewolnictwo, powiedzmy tak, de jure definiowane, tak, jak to było rozumiane w dokumentach prawnych dawnych, to obok tego będzie też istniało, istniejące, funkcjonujące gdzieś w świadomości chłopskiej dawnych czasów ludzi pojęcie niewoli chłopskiej, które będzie czymś innym niż formalny system niewolnictwa, całym tym zespołem wyobrażeń o tej chłopskiej niedoli wynikającej z zależności od pana. Ta zależność od pana też będzie różnie widziana. Nie wszędzie będzie wychodziła negatywna wizja pana. Jeżeli na przykład były badane te relacje kresowe, to na przykład na ziemiach Ukrainy, tego południa Kresów, ono wychodziło negatywnie, to wyobrażenie. Ale już na przykład tam Białorusi, Litwy, to już tam jest trochę inaczej. Na przykład jest taka świetna książka Anny Elgenkin, Kołchoźnicy. O, to jest ta książka. Ona, jak widać, jest wydana w serii Monografie Fundacji Nauki Polskiej, na rzecz Nauki Polskiej, czyli tej monografii FNP. No i tam ona badała, profesor Anna Nugel-King badała tutaj relacje tych mieszkańców dawnych kołchozów tam z tych terenów. I no tam wychodziło czasem, że chociaż pańszczyzna jako taka była negatywnie wartościowana, bo ona ogólnie jest raczej przez ludność negatywnie widziana, to jednak widzenie pana wcale nie było złe. To znaczy na to wpłynęła pewnie też jakaś sytuacja tego ludu. To znaczy było to widziane tak, że dopóki był pan,
to był pewien taki porządek, tak? Ten pan zapewniał, on był jakimś takim osią tego świata, i, który zapewniał im jakieś zabezpieczenie. Natomiast no, było takie widzenie tego, że jak nastał kołchoz, to nagle było wielu panów, tak? Ci panowie kradli, tak? Każdy jakoś zagarniał pod siebie, ale nie miał kto się zaopiekować tym, tą ludnością, tak? Więc ten kołchoz był widziany gorzej, a mamy ten pozytywny obraz pana. Tam w tych wsiach, na przykład polskich na Litwie, kiedy były te seminaria polsko, tutaj litewskie, to też wychodziło, że ten obraz pana nie był jakiś taki jednoznacznie zły. Tam jednak na im bardziej na północ być może wychodziłoby tak, chociaż to oczywiście tutaj potrzebne byłoby pewnie też jeszcze i dalsze badania, które na pewno będą kontynuowane, bo cały czas jakieś nowe opracowania tutaj wychodzą, że im dalej na północ ten obraz tutaj Kresów wychodziłby bardziej pozytywny. No więc no różnie możemy na to patrzeć, jakoś to zróżnicowanie może być różne. Ja powiem tak, historia ludowa to jest właściwie cały nurt taki badawczy, który skupia zainteresowanie wielu nauk. Te książki, które teraz powstają, to są często książki takie, które mają wersję naukową i taką bardziej eseistyczną, która jest też dla takiego odbiorcy popularnego. To jest bardzo dobrze, że one powstają, dlatego że są pewnymi pierwszymi próbami uchwycenia tej historii ludowej. Te podejścia mogą być różne i byłoby super, gdyby powstały też ujęcia z punktu widzenia innych nauk. Jeżeli mamy analizę taką bardziej socjologiczną Leszczyńskiego, bardziej etnograficzną Powłockiego, tam tę książkę recenzował, ja pamiętam, profesor Roch Sulima, super byłoby, jakby powstały w takim razie także takie syntezy dziejów chłopskich, bardziej z ujęcia historii tradycyjnej, ale może też takiej niekoniecznie tradycyjnej, takiej skupiającej się na warstwie pojęciowej, tak? Jakby to wyszło, kiedy byśmy próbowali historię ludu przez pryzmat źródeł i przez pryzmat pewnych wyobrażeń ludowych rekonstruować tutaj. I taka historia ludowa, gdy powstała właśnie bardziej może tam antropologiczna czy jakoś, na pewno te historie ludowe byłyby inne, bo inne byłyby metody, inny byłby wybór, na innych aspektach byśmy się skupiali, ale właśnie to takie bogactwo różnych podejść pozwala nam uzyskać pewniejszy obraz tego zagadnienia, które nas interesuje. Jeżeli ja bym wychodził z punktu widzenia takiego mojego, tego, czym zajmuję się głównie w pracy, a zajmuję się historią mówioną, czyli to jest taki nurt, który zajmuje się nagrywaniem, archiwizowaniem i analizowaniem ustnych relacji o przeszłości. Moim zdaniem tak naprawdę, chociaż często się mówi na przykład o metodzie jakiejś interdyscyplinarnej, to niekoniecznie ma sens, bo historia mówiona nie ma też jednego takiego celu. Ronald Grele kiedyś właśnie napisał o takim ruchu bez celu, tak, o tej historii mówionej. I tym, co łączy różne podejście, jest właśnie ten materiał, którym są te ustne przekazy, ale różne nauki różnie do tego podchodzą. I historia mówiona, co ciekawe, wychodziła od innych, z innej pozycji niż historia ludowa. To znaczy, jak Alan Nevins tworzył podwaliny historii mówionej, to miała być historia elit. To on patrzył na to pod kątem tego, że w dwudziestoleciu międzywojennym coraz bardziej popularne były nagrania i zanikało formy listów na przykład, czyli zanikało pewien typ źródła historycznego i oni uważali, że trzeba ponagrywać te elity tych białych, bogatych mężczyzn w Ameryce, którzy udokumentują 50 lat, powiedzmy półwiecze ostatniej historii. I rzeczywiście powstały, bo on pracował na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i tam udało mu się stworzyć pierwszy ośrodek historii mówionej dzięki temu, że dostał dotację od
uniwersytet od takiego pana Bancrofta, który zapis w testamencie dał dla Kalambi i tam też miało być przeznaczone to na historię mówioną między innymi, ale im bardziej było blisko temu przełomowi lat 50., 60. i wchodziły bardziej te skrzydła lewicowe tutaj, to coraz częściej się mówiło o tym, że historia mówiona powinna być oddawaniem głosu tym nieuprzywilejowanym grupom społeczeństwa. I wchodził taki nowy, może nie paradygmat, chociaż tutaj czasem było mówiono o zwrotach paradygmatycznych, ale no, trochę takie inne spojrzenie na tę historię mówiono, że bardziej uwzględniało się tych narratorów z grup takich nieuprzywilejowanych. To spotykało się z różnym podejściem, bo to też takie podejście ma swoje ograniczenia, że patrzymy tylko przez pryzmat takiego pokrzywdzenia, a niekoniecznie bogactwa kultury tych warstw. Tak? Natomiast później w latach, u schyłku lat 70., na początku lat 80., to wchodzą tu jeszcze Włosi, bo to już się upowszechniło, mamy jeszcze szkołę w międzyczasie angielską w Essex tutaj. Natomiast Włosi, przede wszystkim Alessandro Portelli, stworzyli inne podejście tutaj do tych źródeł, takie, że nie ma narratorów takich lepszych czy gorszych, że każdy ma coś do opowiedzenia ciekawego, natomiast powinniśmy spojrzeć na te źródła pod względem, na ten tutaj właśnie opowieści ustne, pod względem nie tylko ich treści, tego, co możemy rekonstruować o przeszłości, ale pod względem także ukształtowania formalnego, takiego bogactwa gatunkowego, struktur takich narracyjnych, które się tam pojawiają. Że może w ogóle nie powinniśmy patrzeć pod względem prawdziwości, autentyczności na te źródła, ale pod względem tego, co one mówią nam o podmiotowości tych ludzi, o pewnej tożsamości zbiorowej, tak, tych ludzi. Czyli co one mówią nam o tym, jak pewne zbiorowości widzą siebie i właśnie swoją historię, tę opowieść o sobie. Czyli rzeczywiście to tak trochę inaczej wyglądało i w ten sposób ta historia mówiona się kształtowała. Czyli jak gdyby widzimy tutaj takie stopniowe przejście do takiego bardziej syntetycznego ujęcia, gdzie obok siebie może sąsiadować wiele nauk. One mają swoje cele, ale możemy wyłączyć tutaj niektóre podejścia, czyli jeżeli historię mówioną, takie narracje ustne bada językoznawca, jego interesuje język tych narracji. Jeżeli bada etnolingwista, to jego interesuje ten język i ta sfera kulturowa, która jest z tym związana, co na temat tej sfery pojęciowej możemy tutaj zrekonstruować i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie bardzo wiele nauk, więc no dość może jest istotne to, żeby w tych syntezach, kiedy rozmawiamy ze sobą, pojawiały się takie jasne rozróżnienia pojęciowe, tak? Co badamy, co jest przedmiotem naszych badań, jaki materiał analizujemy, dlaczego i co chcemy zrekonstruować, jaką sferę. Czy rzeczywiście odnosi się do tej sfery rzeczywistości, do tej sfery pojęciowej. Dla nas jako językoznawców jest to łatwiejsze może trochę, bo tą podstawą jest ten trójkąt semiotyczno-Gdena-Richardsa, czyli taki trójkąt, który łączy język, rzeczywistość i umysł. Czyli mamy pewną sferę pojęciową, do której nie mamy dojścia, bo to jest w umysłach każdego z nas i mamy język, ten fakt, który tam istnieje sobie w komunikacji, który współdzielimy i w nim wyrażamy to nasze myślenie i one odnoszą się do
rzeczywistości, tak? Ale to ta rzeczywistość jest przysiana przez siatkę myślenia niejako, tak? I odbija się w języku. Także to, co mamy w języku, nie jest bezpośrednim odbiciem rzeczywistości. Tu jest taki związek zapośredniczony właśnie przez tę sferę myślową. No i jeżeli tutaj językoznawca czy to lingwista to bada, to zawsze bardzo ważne jest, żeby jasno odnosić się, czy rekonstruujemy pojęcie, które jest w sferze, odnosi się do sfery umysłu, czy rekonstruujemy jakiś fakt językowy, który gdzieś w tych strukturach języka, tak, jest utrwalony, czy odnosimy się do rzeczywistości i chyba tu w tym jasności rozgraniczenia powinno być to, tak żeby nie, żeby takie kontrowersje nie powstawały niejako. Ale do tego jest potrzebna taka płaszczyzna wymiany poglądów, gdzie mogą się spotkać przedstawiciele różnych nauk, którzy rzeczywiście są zainteresowani takim opisem i może wypracować pewną wspólną siatkę pojęciową. Mogę powiedzieć tyle, że my jako pismo folkowe i jako studenckie koło naukowe etnolingwistów, Instytut Filologii Polskiej i kilka innych takich instytucji, które się tam przenikają, mamy pewien taki diaboliczny plan związany właśnie z tym, o czym mówimy i pewnie niedługo, myślę, że po wakacjach będę miał przyjemność ogłosić to, ale na pewno jeżeli chodzi o historię ludową, to nie jest to nasze ostatnie słowo i będziemy mieli tutaj coś ciekawego do powiedzenia, także jak będziecie śledzić nasze tutaj media, to wkrótce pewnie coś ciekawego znajdziecie. No to liczę, trzymam kciuki. Ja w ogóle, wiesz, zauważam, że właśnie to, co powiedziałeś, platforma do wymiany poglądów, do tych wspólnych badań interdyscyplinarnych nad danym zagadnieniem, to się daje zauważyć przy tych Słowianach, ponieważ mamy dosyć poważny rozdźwięk pomiędzy naukami takimi, które do tej pory tradycyjnie się zajmowały tym, jak historia i archeologia, a na przykład genetyka i antropologia. I widzę tutaj, że te poszczególne dziedziny jak gdyby zamykają się w sobie, nie widzę pomiędzy nimi wielkiego dialogu. Oczywiście badania są szczątkowo wykorzystywane tu i ówdzie, ale ja nie dostrzegam takiego szerszego dialogu pomiędzy badaczami z tych nauk, a moim zdaniem, aby rzeczywiście pokazać pełniejszy obraz świata i uzgodnić pewne fakty, to jak najbardziej tutaj by się przydała dyskusja pomiędzy nimi, no bo genetycy mówią, że populacja pod względem genetycznym i antropolodzy, że populacja w zasadzie się nie zmieniła tutaj od iluś tam tysięcy lat na tych terenach. Archeolodzy mówią, że ale sorry, my tutaj mamy gary takie i takie, widzimy jak jedna kultura archeologiczna zastępuje inną nachodząc ze wschodu w tym i tym wieku. Też wy jako na pewno lingwiści macie tutaj swoje do powiedzenia. Historycy opierając się na źródłach, to też są tych źródeł za wielu niestety nie ma. Jest też ten problem z mitologią właśnie słowiańską, której w zasadzie nie ma, no bo nie ma źródeł do niej, nie mamy jej w takim kształcie, jak mamy mity Rzymian i Greków. No i tutaj się też posługujemy, tutaj właśnie Jakuba zapraszaliśmy i też się posługujemy badaniami folkloru, badaniami lingwistów, usiłują badacze ze znaczenia słów wydobyć właśnie te pojęcia odnoszące się do danych
do danej rzeczywistości, które one miały opisywać. Oczywiście one nie są przez to nie są w stanie zrekonstruować mitu, tak jak nie wiem, mitu na przykład o Europie i Zeusie, czy tego typu sprawach, ale dać tą strukturę mitologiczną tych wierzeń. Tak, no to jest cały czas ten model, no bo tak jak ten model języka rekonstruujemy, tak, nie mając tak dostępu do tego języka, tylko hipotetycznie przypuszczając, że on istniał, no tak można założyć, że można by było podobny model dla pewnych struktur narracyjnych stworzyć, dla opowieści, tak, które przecież w podobny sposób mogły ewoluować i tu były takie kiedyś badania dotyczące serbskiej właśnie takiej epiki narracyjnej, ustnej, gdzie tam się okazywało, że jednak dość długie jest trwanie takich opowieści, no tak samo jak było, prawda, z tymi znanymi nam opowieściami homereckimi, tak, tak, które były przekazywane ustnie. Słynny Vuči pastir, coś to, takiego, wilczy pasterz z Serbii, tam właśnie, ale taka epika przekazywana ustnie to generalnie właśnie Kalevala, przecież fińska też była, jest eposem, który był ustnie przekazywany i w zasadzie fiński język i ich tożsamość się odrodziły dzięki temu, że jeden człowiek spotkał innego, który jeszcze pamiętał ten epos. Tak, i tu właśnie no, folklor jako taka kopalnia informacji może być pewnym punktem odniesienia, traktowanym oczywiście ostrożnie, bo będą różne szkoły myślące o tym, co możemy uznać za to, że co było, pochodziło z czasów pogańskich lub nie. Natomiast rzeczywiście takie porównanie pewnych wątków z szerokiego obszaru, tak, może nam dać wyobrażenie o tym, które z tych wątków są wspólne i czy da się stworzyć jakąś modelową strukturę narracyjną taką, która gdzieś tam mogła stać u ich podstaw. Więc no to podobnie trochę jak z rekonstrukcją, prawda, tych języków, takie analogie będą występować. I no, pewne struktury tych opowieści oczywiście gdzieś tam aż do czasów praindoeuropejskich będą się powtarzały i niektóre z nich mogą mieć właśnie takie odbicie, przełożenie na tę domniemaną strukturę mityczną. Także tu na pewno możemy tego szukać. Natomiast jeżeli chodzi o tę strukturę pojęciową, to nawet jeżeli byśmy nie doszukiwali się tego, co może być najstarsze, co może gdzieś tam mieć zakorzenienie w tych czasach przedchrześcijańskich, to i tak sama analiza tego folkloru z obszaru choćby Słowiańszczyzny, to jest materiał ogromny. To jest, są badania jeszcze na dziesięciolecia. Tu rzeczywiście Ośrodek Lubelski prowadzi takie badania na szeroką skalę, bo mamy dwa takie duże słowniki. Jednym to jest, to są słowiańskie drewnosti w ośrodku moskiewskim, które powstały i to zespół profesora Nikity Tolstoja to robił i tam z całej Słowiańszczyzny zbierano takie wątki i są to stosunkowo krótkie, ale rozbudowane hasła dotyczące pewnych obszarów kultury, czyli mamy na przykład hasło Południca i tam mamy opisane całe to pojęcie rekonstruowane, tak, czyli czym ona była, jakie miała atrybuty na przykład i tak dalej i są tam pewne odniesienia do źródeł. Natomiast w środowisku tutaj lubelskim pod przewodnictwem profesora Jerzego Bartmińskiego, profesor Stanisław Niebrzegowski-Bartmiński powstaje słownik stereotypów i symboli ludowych i też jego celem jest zrekonstruowanie właśnie tych pojęć utrwalonych w polskim tym razem folklorze i tutaj na tej bazie tworzone są kolejne tomy, na razie, znaczy tomy, no jeden tom składa się z zeszytów i każdy taki zeszyt to jest taki właśnie osobna książka. Te
te artykuły hasłowe, bo definicja to jest pewna część, bo tutaj mamy te koncepcje definicji otwartej, kognitywnej. Natomiast te artykuły hasłowe są dość długie, zajmują często kilkadziesiąt stron i one są też uśródłowione, to znaczy na końcu mamy wykaz źródeł i te źródła tam są. Możemy je sobie przeczytać, te wyimki z tych źródeł, podzielone są na przykład na jakieś pieśni, bajki i tak dalej. I pierwszy tom i te jego zeszyty dotyczył kosmosu i tam były takie hasła jak na przykład ogień, niebo, ziemia i tak dalej. Natomiast teraz drugi, który się ukazuje, to są rośliny. I one są tam podzielone na przykład na zboża, drzewa i jakoś tam jeszcze. I tam będą później kolejne tomy, które będą dotyczyć na przykład zwierząt. Z czasem tam dojdzie to też do tej sfery demonologicznej, ale ona jest tam dużo później, więc to raczej bym się rychło nie spodziewał tego. Może dożyjemy. No może tak, i mamy taką szansę, że... Ja w każdym razie sobie ostrzę zęby na te słowniki, bo one są bardzo interesujące. Tylko oczywiście też zajmują kilka pół zeszytów, jak mówisz, i trzeba, ja jak je zakupię, to jest cały transport tutaj do mnie i znalezienie miejsca dla mnie. Ale ponieważ powoli się zbliżamy do końca, to właśnie, bo są te słowniki, tam na tym UMCS-ie dzięki tobie między innymi odkryłam, że tam macie całkiem dobre wydawnictwa, całkiem interesujące wydawnictwa, to może przybliżysz jeszcze jakieś parę wydawnictw, na które warto zwrócić uwagę właśnie związane z ludowością, ze Słowianami, z tą kulturą języka i w ogóle kulturą. Znaczy my bezpośrednio tutaj jako ten nasz zespół, który działa przy Instytucie Filologii Polskiej, Studenckim Kole Naukowym Etnolingwistów, UMCS, Piśmie Folkowym i tak dalej, oprócz wiadomo pisma folkowego wydajemy kilka serii wydawniczych, które są powiedzmy takimi tutaj seriami, w których mam jakiś udział większy, to są serie Gawędy o kulturach, które właściwie rozpoczęliśmy tę serię wraz z gminą Mielnik, z którą mamy podpisaną umowę partnerską i przy okazji tego odbywa się corocznie konferencja i wydaliśmy cztery teraz, jest w opracowaniu piąty tom i jest to właśnie taka seria poświęcona problematyce językowo-kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza wschodniego Polski, więc jeżeli kogoś interesują te tereny, ale i w ogóle problematyka językowo-kulturowa, folklor różny, bo tam też się pojawiają na przykład teksty dotyczące folkloru, na przykład socjolektów różnych, na przykład, czyli języków takich konkretnych grup, czy na przykład folkloru politycznego, no bo się okazuje, że wiadomo, że te metody także mają zastosowanie do innych tekstów folkloru, nie tylko folkloru w rozumieniu języka takiego ludu związanego ze wsią, ale także takiego współczesnego folkloru, który w różnych środowiskach powstaje. Także trzy pierwsze tomy to już są dostępne online, czwarty jest w sprzedaży, piąty mam nadzieję, że jakoś na pograniczu lat tutaj wejdzie. Drugą serią jest Etnobiblioteka, której pierwszy tom ukazał się i to jest taka seria związana z naszymi konferencjami mikołajkowymi, więc tu ciekawe artykuły można znaleźć. Pierwszy tom dotyczył kultury, jej tradycji, ich kontynuacji. Natomiast już tu niedługo powinien ukazać się kolejny, który dotyczy kultur świętych w kulturze ludowych i to jest cała ta sfera interesująca religijności ludowej. No, to coś dla Wojtka, pozdrawiamy Wojtek dla ciebie. Wojtek ma obsesję na punkcie świętych w ogóle. No to świetna rzecz, bo też polecam tu pracę naszego tutaj kolegi redakcyjnego z pisma folkowego Łukasza Ciemińskiego, który często pisze u nas w Galerii Etnoartu i ma rzeczywiście wspaniały dorobek dotyczący
dotyczący właśnie świętych w kulturze ludowej, ale także tych współczesnych interpretacji, bo zajmuje się też sztuką ludową i całym tym, tą sferą. Także tutaj przedstawia wielu twórców, ale także historię świętych i można go śledzić także w Grudziąckim Muzeum, jak księdza doktora Stanisława Łęgi, gdzie on tam jest, pracuje jako kustosz i właśnie tam także ma zresztą, prowadzi takie filmy, notabene internetowy Uniwersytet Ludowy właśnie, także to powinno być szczególnie ciekawe. Zresztą jeżeli chodzi o Uniwersytet Ludowy, to właśnie w tej czwartej części, która Agamem to kultura, która w sprzedaży jest teraz, to ukazał się też wywiad profesor Katarzyny Smyk z panią Bożenną Pawliną Maksyniuk, która właśnie taki Uniwersytet Ludowy, i właśnie tego dotyczy wywiad, prowadzi w Husince koło Białej Podlaskiej i to jest rzeczywiście fenomen, bo ten Uniwersytet Ludowy, on tam wiąże się też z wcieleniem do tej gminy nie tylko tego, żeby pewne tradycje jej wyzyskać, ale także z tym pewnym takim, wiadomo, modelem ekonomicznym, który ma zaktywizować tę społeczność i rzeczywiście ona tam bardzo prężnie działa, bo tam przyjęto taką zasadę, że rzemiosł uczymy w pewnych tych miejscach, z którymi są związane, a ta gmina powinna mieć pewien zysk z tego, tak? I okazuje się, że ci fachowcy, którzy są tam szkoleni, okazuje się, że no to, co było zapomniane niejako, prawie uważane za może takie nieatrakcyjne, jest ogromny popyt na to rzemiosło. To jest taki nie tylko model kulturowy, ale model biznesowy, który może ożywiać takie regiony, się okazuje. Więc to jest coś bardzo ciekawego i to, co... No to bardzo interesujące. Tak, to, co ta pani Bożenna Pawlina Maksymiuk tutaj przedstawiła, to jest coś takie, co pokazuje, jak te gminy mogą być atrakcyjne swoimi własnymi siłami, tak? Siłą tego własnego rzemiosła, tego, że nie opierają się w tej promocji na tym, że tak, sięgamy po środki europejskie i kupujemy jakąś chińszczyznę tam, która ma promować tak. nas, tylko sięgamy do własnych tradycji i tutaj patrzymy, jak to możemy ożywić. Natomiast jeżeli chodzi o takie wydawnictwa, które jakoś tam na UMCS-ie też się ukazują, poza tymi naszymi pracami, no to wiadomo, że tutaj też ten słownik, o którym wspominałem, też zespół profesora Bartmińskiego robi też drugie takie wydawnictwo, czyli Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, i tam też się skupiają na tej sferze pojęciowej, ale tym razem wartości. I to badana jest nie tylko ta sfera tutaj słowiańszczyzny, ale także tych sąsiadów, żeby był taki kontekst porównawczy, bo no, mamy te rodziny językowe, ale także do tego dochodzą ligi językowe, czyli te języki, które są obok siebie, ale nie są genetycznie spokrewnione, ale wpływają na siebie. Tam każdy tom jest poświęcony jednemu takiemu pojęciu, jednej wartości. Czyli na przykład tom o pracy, tom o wolności, tom o honorze i tak dalej. I także są pewne takie zbiory takich opowieści, na przykład najświeższym takim takich źródeł ludowych to jest jak chłop od diabła pieniądze pożyczał, jeżeli teraz nie pomyliłem tytułu, gdzie właśnie na przykład są te opowieści związane właśnie z diabłami, tak, w kulturze ludowej. To były zawsze moje ulubione. Bo w całej Polsce były opowieści, one się dzieliły na dwa rodzaje, jak Piotr z Panem Jezusem chodził po ziemi i jak chłop diabła oszukiwał, albo jak dobijał z nim targów. No te z diabłami to były moje ulubione właśnie. Tak, tam w ogóle jest cała kwestia ciekawa w ogóle z tym diabłem, tak jak on był opisywany, że w ogóle mamy te tradycje takie opatrzenia na diabła jako tego pludraka, tak, że on miał ten strój charakterystyczny, taki niemiecki i tak dalej. I to w ogóle było bardzo, bardzo ciekawe, także tam jest dużo tych przekazów i jeszcze tam każdy, kto będzie zainteresowany, znajdzie takich książek, tam jeszcze
więcej, które tam w tym kręgu cały czas gdzieś wychodzą, są wydawane, no też profesor, zespół profesor Pelcowej wydaje kolejne tomy słownika gwar lubelszczyzny, tak, czyli takiego obszaru, gdzie właściwie krzyżuje się ze sobą, krzyżują się, są różne gwary, one tutaj są badane, różne pól różnych dialektów i badane są właśnie na tym obszarze tego regionu Lubelszczyzny, jak to wygląda i ten słownik też jest podzielony tak bardziej tematycznie, czyli pewne sfery, w każdym tomie opisywane są pewne sfery tego życia tych chłopów, tych użytkowników, tych gwar, także w ten sposób jest to ujmowane. Jeżeli kogoś właśnie ciekawi też takie opracowanie słownikowe, pewnie też chętnie sobie zakupi coś takiego. No słyszysz, Wojtku, to dla Jerzyniewa mogłoby być interesujące, bo on tam lubelok chyba jest, prawda? Mamy tutaj takiego kolegę, który u Wojtka... Zaiste jest lubelokiem. No właśnie, i on ma tutaj taki cykl opowieści, także to tutaj pewnie też gwarowo troszeczkę można by powiedzieć. Pięknie po wschodniemu zajeżdża, fantastycznie, ja nawet do tego stopnia, że byłem przekonany, że on jest Podlasianin, tam Podlasie te sprawy, on mi dopiero wyjaśnił, że jest lubelokiem i tam lubeloki też tak mają. Lubelszczyzna to jest bardzo zróżnicowany obszar językowo, to jest taki region, gdzie po prostu krzyżują się wpływy różnych kultur i nie ma jakiegoś takiego centrum typowego Lubelszczyzny, bo Lubelszczyzna to jest taki region, którego wyróżnikiem jest właśnie wielokulturowość. Tak jak samego Lublina, to jest to miasto wielu kultur, gdzie jest pozostałość i po tych Rusinach bardzo mocna i po tym środowisku żydowskim też. W ogóle takim pewnym symbolem w Lublinie tego krzyżowania się, no jest w ogóle to super stare miasto, które tam się zachowało, ale takim miejscem symbolicznym jest Brama Grodzka, która oddzielała to stare miasto od dawnej dzielnicy żydowskiej. Teraz po drugiej stronie bramy jest tylko pusty plac, bo ta dzielnica została wyburzona w czasie wojny. Z niej zostały jakieś szczątki, jakaś tam studnia na dworcu PKS, która stoi, ale jak obejrzymy, bo za bramą jest Zamek Lubelski, jak obejrzymy zdjęcia przed wojny, to ten zamek był tak ciasno obudowany takimi drobnymi uliczkami, tak, że po prostu za tymi dawnymi murami miejskimi tam była ta dzielnica żydowska. I no to jest miejsce takie symboliczne, gdzie te dwa światy się spotykały tak ze sobą, one się tam przenikały. W kulturze Lublina mamy dużo tego śladów, na przykład nawet, nie wiem, jedzenie, jeżeli symbolem Lublina jest cebularz. Takim, to Marcin Celiński tutaj, znawca cebularza. Tak, no to też jest jakiś wpływ tej kuchni żydowskiej, tak, że te kultury się ze sobą przenikały, czy tam na zamku jest ta kaplica Świętej Trójcy i tam są te freski w stylu tym rusko-bizantyjskim, tak, gdzie tam Jagiełło ufundował je. Czyli rzeczywiście ten Lublin to jest taki tygiel, który gdzieś stał na tym szlaku i te kultury się przenikały. No i Brama Grodzka jest takim miejscem symbolicznym, gdzie się te dwa światy krzyżowały i w Bramie Grodzkiej są zbiory relacji mówionych o historii Lubelszczyzny, I także te relacje tych mieszkańców żydowskich dawnych i w ogóle mieszkańców Lublina, więc to jest takie, no takie miejsce symbol, takie miejsce dokumentujące pamięć, tak, no bo ono jest też mocno z tą historią mówioną właśnie związane. Jeżeli ktoś będzie w Lublinie, to na pewno warto tym szlakiem podążać Starego Miasta, Bramy Grodzkiej, zamku, który jest muzeum teraz i są też tam ciekawe zbiory etnograficzne, na przykład właśnie stroju ludowego, bo też się często mylnie uważa, że jest jakiś strój lubelski, a go nie ma, bo nie ma jednego takiego makroregionu, tak, który typowo by tak miał jeden strój, ale jest ponad wyodrębnionych 20 ponad różnych strojów, które są w różnym stopniu znane
czasem tylko wiemy, że coś tam było, one są nazywane od różnych miejsc. I był taki pan Jan Świeży, który zbierał te stroje i w momencie, kiedy odkrywany był jakiś strój, no to od najbliższego miasta zwykle on był nazywany, na przykład strój biłgorajski i tak dalej. I jeden z tych strojów był blisko Lublina, został początkowo w artykule nazwany jako lubelski. On często dzisiaj jest uważany tak. Tak, za lubelski, jako właściwie dla całej Lubelszczyzny, dziś nazywa się go strojem krzczonowskim, ponieważ on był noszony tylko w parafii Krzczonów koło Lublina, a tych strojów lubelskich jest multum. Nasz Jerzyniew jest, nasz Jerzyniew Lubelok jest z Chełma, konkretnie tam w Chełmie. No, to już w ogóle. Brzmi to dziwnie, prawda? Że tak, gdzie to dlatego pewnie tak sledzikuje sobie, tak? Tak, sledzikuje sobie bardzo przyjemnie. Uwielbiam, to zresztą polecam, polecam na kanale właśnie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, jest cykl Jerzyniew i tam są jego opowieści. Teraz jest taki cykl, 8 odcinków, 7 odcinków jest, jutro będzie 8, premiera w Kamaszach, bo opowiada Jerzyniew, jak to w wojsku właśnie był, za komuny to jeszcze było, więc opowieści są, i to właśnie takim, ja to się śmieję, że on jest takim wiechem, właśnie stąd się wzięło, że dowiedziałem się, że nie jest z Podlasia, bo go nazywałem wiechem z Podlasia, się okazało, że to jest wiech, ale lubelok, bo chodzi o to, że też właśnie taką fajną gwarą, tylko że on akurat autentyczną, w przeciwieństwie do wiecha, który tak trochę posłyszał, trochę powymyślał, a fantastycznie opowiada, polecam, naprawdę, to jest piękne też właśnie z tej etnografii, piękny język, którym się posługuje tak strasznie naturalnie, po prostu naturalnie mówi, to tam też opisuje, tam są opisy, on ma świetne porównania, na przykład takie charakterystyczne też dla nich, tam właśnie jakby tam chłop gnojówkę skądś tam, na przykład coś tam jakby, takie naprawdę lokalne, świetne, świetne rzeczy tam, duża przyjemność, wielka przyjemność słuchania, także polecam przy okazji, też podeślę, Martyna, podeślesz linka, dobra? Bezpośrednio tak. do playlisty jerzyniewowej, bo naprawdę kopalnia też fajnych pomysłów, taki rdzeń. Ale musimy kończyć już, moi drodzy, niestety. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Panie Damianie, da się pan namówić jeszcze? Jak mi się uda znaleźć trochę czasu, to z chęcią. Także tematów byłoby na pewno sporo, bo no więc tutaj jak zaczynaliśmy, to pewnie wiele wątków by się jeszcze znalazło. Bo no właśnie poszliście tak, że ja normalnie próbowałem was dogonić, bo takim normalnie szliście, tym, ale fantastycznie, dużo się dowiedziałem, a następnym razem przygotujemy taką listę, co? Takich rzeczy, żeby właśnie nie uciec gdzieś, bo kurczę, kilka razy miałem ochotę wam przerwać, powiedzieć, ale nie, poczekaj, a co tam było, bo tam coś zaczęliście i tak nie no ten, ale to dzięki temu będzie właśnie taki fajny początek, żeby wyłowić z tej rozmowy kilka takich wątków, które chcemy iść jak dzik w żołędzie, żeby je pogłębić, bo to było fantastyczne. Dla mnie wielka przygoda, no i możliwość, że mogłem wspomnieć o uniwersytetach ludowych, które są też moim takim joblem, to też mi bardzo dobrze zrobiło. Bardzo mi dobrze zrobiło na psychę, że mogłem o tym wspomnieć. Dziękuję bardzo, panie Damianie, no i trzymamy kciuki za doktorat, październik, listopad, jak rozumiem, najpóźniej, bo jeszcze w tym roku musi się zmieścić. Przynajmniej jeden z was dwóch musi, no jak skoro tamten ma pokreślony cały doktorat, to Jakub ma pokreślony cały, no to nie chociaż pan będzie, żebyśmy nie byli takimi Jonaszami, nie? Że jak ktoś się u nas pojawił, to nie może doktoratu dokończyć. Mam tę wygodę, że już pewien etap przewodu udało mi się zamknąć, także teraz spokojnie, pomału będę starał się doprowadzić do finału. No i polecamy pismo folklorystyczne oczywiście, tak. Bo to też jest ważna sytuacja. Ważne, żeby wspierać takie rzeczy, tam się pewnie dużo dowiedzieć, no ale jak skoro jest na okładce Dagadana, to już w ogóle jeszcze mam też
osobistą przyjemność, bo to koleżanka. My się w środowisku folkowym wszyscy bardzo lubimy, bo to jednak jest pewna taka modna nisza, tak? Chociaż Dagada odniosła wielki sukces. No, oni to już dawno już oni mówią o niszy. Natomiast to folkowe środowisko się jakoś przenika i trudno tak oddzielić te różne nasze inicjatywy, które są spójne, lubimy się, mijamy się wszędzie jakoś tam. No teraz może mniej się mijamy, bo jest ten COVID i tak dalej, ale miejmy nadzieję, że będzie się to wszystko stopniowo otwierać i już na przykład następne Mikołajki folkowe, że odbędą się w grudniu już tak stacjonarnie, że będziemy mogli się zobaczyć, bo fajnie było, że się udało w tamtym roku zrobić koncerty online. Kto chce, może na kanale Katkiżaka na YouTubie sobie te koncerty obejrzeć, bo one sobie tam wiszą. Natomiast i też Karoliny Cichej, która była tutaj wspomniana. Natomiast mamy nadzieję naprawdę szczerą, że już w tym roku spotkamy się na żywo, bo no to jest jednak trochę inna forma, taka, której się nie da zastąpić jednak. To... Interakcji się nie da zastąpić, nie? Interakcji takiej jak właśnie na scenie w ogóle. To obiecuję, że jak się pan zdecyduje, jak się umówicie z Martyną, to tutaj będzie grała wtedy nam Dagadana co najmniej, a może pokombinuję, może poproszę Dagę, żeby właśnie sama poleciła jakąś taką muzykę, która by ładnie komponowała się z naszymi treściami, żeby nie tylko ona była, prawda, no bo tak puści tylko Dagę, chociaż Daga ma też inne działalności takie muzyczne, że dałoby radę wypełnić audycję tylko jej muzyką, no więc to też może przyjdzie na to czas. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że się widzimy. Bardzo dziękuję i do zobaczyska, panie Damianie. I muszę pana zniknąć, no trudno. Taki czas, jak ktoś się pojawił, to i zniknąć musi. No, dziękuję jeszcze raz. Było mi bardzo miło. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. A my zostaliśmy tutaj, Martyno. I co, jeszcze chcesz coś powiedzieć, czy już dziękujesz za uwagę i puszczam na koniec piosenkę na tak zwane rozejście się. Nie, no oczywiście, chciałem podziękować Damianowi, że przyjął zaproszenie, że znalazł ten czas. Bo to człowiek naprawdę, zresztą widziałeś po sposobie mówienia, że gadane ma, prawda? Widać gadane tego, ma, ale przede wszystkim ma co powiedzieć, bo wiesz, ja gadane no, też mam, tylko tak, że nie zawsze tam za tym treść idzie, nie? Chodzi o to, że widać, że konferencje i tak dalej, jak pociągnie temat, to pociągnie. Nie, no fantastycznie. Mam nadzieję, że przygotujemy sobie właśnie takie konkretne punkty, jakie byśmy chcieli. Bo na przykład widzisz, o tych Czechach ja też nie wiedziałem, że tak tam tutaj ten język elit przeorali w tych początkach w tym średniowieczu, a się okazuje, że jest i warto tutaj moim zdaniem ten temat trochę pociągnąć, nawet poruszyć, znaczy dać się przygotować Damianowi, jakby chciał, a No, myślę, że tutaj będzie dużo, bo my nawet jeszcze żadnego tematu pisma ani nic takiego nie poruszyliśmy, a przecież już 3 godziny zleciały, także wiesz, ja będę ze swojej strony z przyjemnością jeszcze liczyła na spotkanie z Damianem i oby się udało, no. Jeszcze będę miał urlopy na pewno i będziemy mogli ewentualnie nagrać coś. A może zawsze nawet... możemy nagrać, nawet jak nie masz urlopu. To co? Nawet spotka się na żywo. To co? To teraz już naprawdę kończymy. Martyno, pozdrawiam, do usłyszenia. Którzy to obejrzą. Do zobaczenia. Kłaniamy się nisko. No. Ty się teraz pokłoń nisko. To jest twoja... Ja się ty się pokłoń nisko. O, masz teraz. Nisko się kłaniam wszystkim. Mam nadzieję, że wam się spodobała ta audycja i zobaczymy się na żywo za 2 tygodnie. Albo za tydzień, bo to zależy, kiedy to pójdzie, wiesz tam. No właśnie. Dobra, i do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 10 tutaj na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej 4. Dzięki wielkie i... W sobotę. Ale ja mówię o poniedziałku, bo jesteśmy teraz w sobotę. A, bo ty będziesz. Słuchaj, ty Martyna, nie, normalnie. Racja. Teraz jesteśmy w sobotę.
No tak. Teraz jest sobota, dzisiaj nagrywamy, jakobyśmy w sobotę byli, więc ja masz rację, widzisz. Widzisz, to wychodzi ten brak doświadczenia. Ty to jesteś zawodowcem, a ja mówię to amatorsko, ja się uczę dopiero. Taki ze mnie zawodowiec, jak wiesz. O, mam pomysł na piosenkę i to będzie piosenka Co mi panie dasz? Może być taka? Jasne. Zespół Baim z lat 80. Rewelacja moim zdaniem. A Krzysztof, przypomnijmy sobie dobre czasy. No i do usłyszenia oczywiście. Pa, pa. Stopy mnie bolą bardzo, bo dzisiaj cały dzień na nogach.